Rozdział szósty. Rodowy klejnot mamusi. Fryderyk wyszedł dzisiaj wcześniej z biura, nie poszedł jednak od razu do matki, jak uprzednio planował. Najpierw postanowił zajść do domu z dwóch powodów. Po pierwsze, nie chciał tam iść bez wiedzy Ewy, bo jak uznał po ostatnich zajściach, gwarancją udanego związku jest przede wszystkim rzetelna informacja, a przy tym zaufanie i tolerancja. Po drugie, chciał się upewnić, czy nie czeka go z jej strony jakaś kolejna nieprzewidywalna niespodzianka. Cześć, Wuniek! krzyknął od progu, słysząc rozbrzmiewającą w sypialni muzykę, służącą jej zazwyczaj jako podkład do ćwiczeń gimnastycznych. Cześć! Ewa ukazała się w drzwiach zdyszana i lekko spocona. Miała na sobie tylko morelowy ręcznik frotę. Ale mnie zaskoczyłeś! Uśmiechnęła się zalotnie. Idę w takim razie pod prysznic. A, nie, nie przeszkadzaj sobie. Jestem umówiony z matką, skoczę do niej najwyżej na godzinkę. Idę z tobą. Oznajmiła Ewa. Będziesz musiał tylko troszeczkę poczekać, bo muszę y, się umyć i ułożyć włosy. Nie mogę, Ewuś. Obiecałem matce, że będę u niej o dziewiętnastej. Teraz jest. spojrzał na zegar w salonie, w pół do siódmej. A ty potrzebujesz na to, ale te najmniej dwie godziny. Fryderyk urągał sobie w duchu, bo nie potrafił jej powiedzieć normalnie, że chce iść do matki sam. No to co? Mamusia poczeka. Pamiętasz przecież, że kazała ci zawsze zabierać mnie z sobą? Nie mam czasu, kochanie. Próbował teraz z innej beczki. Nie idę dziś do matki z wizytą towarzyską. Mam z nią do omówienia pewne kwestie rodzinne. Zajmie mi to najwyżej godzinę. Zanim zdążysz się ubrać, będę z powrotem. A potem... Ucałował ją w policzek. Wyskoczymy gdzieś razem, dobrze? Nie. Ewa zmarszczyła nosek po dziecinnemu, jak zawsze, kiedy chciała coś od niego uzyskać. Freddy siada i czeka i zabiera Ewunka ze sobą. Chodź, porozmawiamy. Fryderyk wziął ją za rękę, posadził w salonie na sofie i sam usiadł naprzeciwko. Posłuchaj, Ewo. Ewa zatkała uszy dłońmi, zamknęła oczy i zaczęła tupać, jak mała dziewczynka. Nie, 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 nie! nie! Ewa nie słucha, Ewunia idzie z Fredym do mamusi! Otwierała przy tym od czasu do czasu jedno oko i obserwowała jego reakcję. Widząc, że nie zamierza zmięknąć, zaczynała od nowa. Fryderyk przyglądał się tej scenie i próbował wyobrazić sobie teraz w miejsce Ewy Magdaleny. Wizja tupającej i popiskującej Magdy rozbawiła go do tego stopnia, że nie potrafił się pohamować i w końcu roześmiał się w głos. Ewa znieruchomiała. – O dlaczego się śmiejesz? Bawicie? Kiedy ja cierpię? – zapytała, usiłując nadać swojej twarzy dramatyczny wyraz. – Posłuchaj, Fryderyk ujął jej dłonie w swoje ręce. Ostatnio powiedziałaś mi, że jesteś młoda i masz prawo czasem wyjść i się zabawić z przyjaciółmi. Bo tak uważam, mam prawo mieć swoich znajomych i spędzać z nimi czas i czasami wieczór. No właśnie, Fryderyk mówił powoli i spokojnie. Nie powiedziałem przecież, że ci tego nie wolno, ani też, że zamierzam towarzyszyć ci w tych spotkaniach. Nie sądzisz zatem, że ja również mogę mieć swoje prawa w tym związku? Jak na przykład spotkanie z własną matką sam na sam? Ja przypuszczam, że ty masz przede mną jakieś tajemnice. Powiedziała Ewa z pretensją w głosie. A tak, Fryderyku, jeżeli się kogoś kocha, to nie powinno się mieć przed nim żadnych sekretów w ogóle. Moja droga, Fryderyk zerknął dyskretnie na zegar. W życiu każdego człowieka jest taki obszar, którym nie chce się dzielić z nikim nawet z tymi najbliższymi. Nie dlatego, że kryją się tam jakieś niecne postępki czy skłonności. Po prostu każdy potrzebuje choć kawałeczka siebie dla siebie. A tak dla przykładu, czy ty. Rzucił od niechcenia. Nie masz żadnych tajemnic? Nie ma w twoim życiu niczego takiego, co chciałabyś zachować w sekrecie? Ach. Ewa zamrugała gwałtownie powiekami. Ktoś ci na mnie nagatał, tak? I co? I ty w to wszystko uwierzyłeś, tak? O, ja już się. Przestań, to był tylko przykład. Wolał jej przerwać, niż żałować, że tego nie zrobił. Nikt mi niczego nie nagadał, dodał, zakładając płaszcz. Ewa siedziała na brzeszku sofy i oglądała uważnie paznokcie, kolejno u rąk i u stóp. Jakie te lakiery teraz są nietrwałe, powiedziała w końcu. Będę za jakąś godzinkę. Zatrzymał się jeszcze w progu. A ty zastanów się proszę nad naszą rozmową. Nie możesz przecież przez całe życie zachowywać się jak mała dziewczynka. Zawsze podobałam ci się taka. I czego teraz nagle ode mnie chcesz? Zapytała zaczepnie. Tego, czego zazwyczaj oczekuje się od małych dziewczynek rzucił już za drzwi. Że kiedyś dorosną. Rozdrażniony Fryderyk biegł prawie ulicą, roztrącając przechodniów. Było już kilka minut po dziewiętnastej i choć nie miało to większego znaczenia, był zły na siebie, że nie umiał sobie poradzić z Ewą w tak prostej sprawie. Ciągle jeszcze zależało mu na niej, dlatego postanowił popracować w najbliższym czasie nad ich wzajemnymi stosunkami. Jednak ustalenie nieprzekraczalnych zasad na samym początku związku ma swoje dobre strony, myślał. Ta metoda doskonale sprawdziła się w małżeństwie z Magdaleną. Zachciało mi się spontaniczności. Mam rotał do siebie. Pora jednak tę spontaniczność ująć w okowy. Tym razem nie próbował się dostać do mieszkania matki za pomocą własnego klucza, lecz nacisnął dzwonek. Wejść! Usłyszał z wewnątrz. Otwarte? Fryderyk zastał matkę w wałkach na głowie, nad rozłożonym na kuchennym stole pasjansem. Usiądź, synu. Nie odrywając wzroku od kart, machnęła ręką w stronę kosza na bieliznę. Zaraz skończę, to pogadamy. Tu same ważne rzeczy się klarują. Oszty. ty! Znowu pikowa! A gdzie ja cię, paniusiu, teraz wsadzę? A paszołty! Zwońcy jeden! Przemawiała matka do kart. A ty, Frydziu, cicho być! skarciła milczącego od samego wejścia syna. Ty sam zobacz, jak to się cholery pchają. Wszystkie ino nie te co trzeba. A, jest. Złapała upragnioną kartę i ułożyła w odpowiednim miejscu. Nic ty wradził niemu, tylko jeszcze trzy karty, oto. A, a od nich wszystko zależy. Fryderyk z zapartym tchem obserwował zmagania matki z kartami. Choć sam się kompletnie na tym nie znał. Wiedział jednak, że zwykła stawiać sobie karty w określonych sytuacjach życiowych i traktowała je niezwykle poważnie. A niech to szlak! Zdenerwowała się, dokładając ostatnią kartę. A niechby ją pomór miłosierny trafił, cytra jedna, wyklinała jakiegoś tajemniczego wroga. Niechby ty końskich parchów na ciele dostała, a bodaj się, tobie nogi w kolanach wzrosły, pasieko cholerna ty! Nie wyszedł mami pasjans? Odważył się w końcu zapytać Fryderyk, a na jaką okoliczność sobie mama stawiała, jeśli można zapytać. A tak no dla sportu, burknęła Gomorowa. Kawę napijesz się? Owszem, proszę. Coś mamie na nerwy szkodzi chyba ten sport, dodał widząc poczerwieniałą z gniewu twarz matki. A daj ty mnie spokój, nie przyszedł ty chyba do mnie o kartach rozmawiać. A Ewa to gdzie? Gomorowa postawiła przed synem kawę i ciasto. Chciałbym z mamą porozmawiać o pewnej delikatnej sprawie, dlatego przyszedłem sam. Ewa to prawie jak twoja żona. Trzeba było ją do mnie zabrać. Jak będziesz tak samą dziewuchę zostawiał, to tyle będziesz miał co nic. Ktoś ci ją w końcu sprzednosa sprzątnie, bo ładna jak ta lala. Są jednak takie sprawy, mamo, w które nie zamierzam jej wtajemniczać. Tylko między mną a tobą. Jak ty masz zgodną rodzinę z nią stanowić, to nie powinieneś mieć przed nią żadnych tajemnic. Skwaszony humor Gomorowej dawał o sobie znać w każdym słowie: Ja tam nie mam nic do ukrycia, choć ona dla mnie bardziej obca. Fryderyk zacisnął usta i postanowił nie dać się sprowokować. Identyczną pogadankę przerabiał przed chwilą w domu. To może ja powiem, mamie, z czym przychodzę, dobrze? To dla mnie bardzo ważne i mam nadzieję, że mama zechce to w taki sam sposób potraktować. Nie mów ty do mnie, jak do tych klientów swoich zechce mama. Ze sprawą przychodzę. Przedrzeźniała go. Ja matka twoja, Fredziu, jestem, a nie podsądna jakaś. Mówię ci zresztą, że ewe należało wziąć ze sobą. To by ty przyjemniejszy w obejściu był. Twój nieboszczyk ojciec to, to nigdy sekretów przede mną nie chował. Bo nie miał nieboraczek okazji. Nie wytrzymał w końcu Fryderyk. Mamusia przecież jak cień wszędzie za nim chodziła. A chodziłam. A tak? Bo szczęścia małżeńskiego pilnować sobie trzeba i dzięki Bogu trzydzieści lat my w zgodzie przeżyli. No, jakby i mamusia tę zasadę wyznawała, której wymagała od ojca i którą mnie teraz wpaja, to nie wiem, czy tak by było. <laughs> Pamięta mamusia, jak całe oszczędności taty w jakiejś piramidzie utopiła i upozorowała potem napad na mieszkanie? Albo jak mama na wczasy do Grecji z kałdową pojechała, a ojcu żeście wmówiły, że do sanatorium do rabki jedziecie? Mam więcej takich przykładów mamusinej szczerości w małżeństwie przypominać? Tak, tak. Lżyj swoją starą matkę. Poniewieraj! Rozszlochała się Gomorowa. Kiedy ja krew zżył, żył wyprówałam sobie, żeby ciebie wykarmić, wykształcić, na ludzi wykierować, to wtedy ci matką byłam. A teraz ino niewdzięczność i poniewierka. Doczekałam się ja na starość. Nie jestem niewdzięczny, mamo, przeciwnie, zawsze pamiętam o tym, jak się dla mnie starałaś. Dajmy temu spokój. Naprawdę daleki jestem od tego, żeby robić mamie jakiekolwiek wyrzuty. Nie mam zresztą powodu. Fryderyk starał się jak mógł załagodzić starcie z matką. Tym bardziej, że spotyczek na argumenty zawsze wychodził jako przegrany i w niczym nie pomogło mu nawet wykształcenie prawnicze. Ani jemu, ani ojcu. E, ojciec Fryderyka był niegdyś znanym i cenionym adwokatem. Błyskotliwy, skrupulatny i nieprzejednany w sądzie. W domu całkowicie poddawał się rządom matki. Roman Gomora był o okrągłe dwadzieścia lat starszy od swojej żony. Podobno planował pozostać do końca życia kawalerem, czasem gważyli sobie po przyjacielsku z synem i to od niego Fryderyk wiedział, jak wyglądały początki ich znajomości z matką. Młoda, czerstwa i energiczna Jadzia zjawiła się w jego życiu jak erupcja wulkanu. Zanim spostrzegł, że coś się dymi, tkwił już po szyję w parzącej lawie. W ten sposób rozprzestrzeniła się błyskawicznie dookoła, jako pani adwokatowa Gomorowa. Kiedy Fryderyk zapytał ojca skąd u niego taki stoicki spokój wobec, co tu dużo mówić ekspansywnej i konfliktowej żony? Ten, puszczając do niego oko odpowiedział: Jestem jako ten skamieniały pompejczyk, co się ostał, kiedy wszyscy inni zdążyli uciec. No? Jaką to? Pilną sprawę masz do mnie spytała nieco uspokojona Gomorowa. Fryderyk wyjął kolejno z portfela dwie fotografie: czarno-białe zdjęcie rodziny Magdaleny, jego powiększony fragment z rodowym pierścionkiem matki oraz tenże pierścionek. Wszystko to ułożył bez słowa na stole. Gomorowa najpierw przyjrzała się zdjęciu i z wyraźnym obrzydzeniem odłożyła je na stół. A na co ty mnie tu tego wszystkiego naznosił? Spytała, spoglądając na pierścionek. Niech się mamusia przyjrzy temu. Fryderyk podsunął jej powiększenie uzyskane z fotografii. Poznaję, mama? No, toż to pierścionek jest, przyznała. To i chyba ty widzisz. Ale ten sam, czy nie ten sam? Podsunął jej teraz rodowy klejnot pod oczy. E, no. Wahała się. Niby jakby ten sam, a no. Przyglądała się przez chwilę. Ten sam i co? A, a czyj to palec na tym zdjęciu jest? Tej damy. Fryderyk postukał palcem w fotografię, jednocześnie z uwagą obserwując matkę. A to nie ten w takim razie Gomorowa nagle nabrała pewności w głosie zresztą na tym zdjęciu koloru nie ma on całkiem inny może być Kolor tu nie ma żadnego znaczenia niech mamusia popatrzy na inne podobieństwa tłumaczył łagodnie o. Tu brakuje jednej takiej łapki przytrzymującej oczko, i tu też. Widzi to mama? A bo ja wiem. Nie za bardzo widzę. Coś czym mnie ostatnio szwankują. No to proszę. Fryderyk wyjął z kieszeni lupę. Teraz niech mamusia spojrzy. Gomorowa przyłożyła lupę do fotografii, potem obejrzała przez nią pierścionek, a następnie zaczęła długo i systematycznie przecierać szkło, obudowę, a na końcu trzonek. Po zakończeniu tej operacji huchnęła w przyrząd z obu stron i podjęła całą czynność od nowa. Brudne to jakieś wymaźgane takie, mamrotała pod nosem. Może ja ten okular płynem do szybsze przetrę? Mamusia siada. Fryderyk przytrzymał za rękę wyrywającą się z za stołu kobietę. Lupa jest czysta. Proszę, niechże mama się skupi na chwilę. A co ja się tu skupiała będę? Nie ten sami basta. Matka zaczęła przejawiać wyraźne zniecierpliwienie. Nawet mama nie spojrzała. A bo nie? Lekarz mnie zabronił oczy nadwyrężać. Fryderyk poczuł przez chwilę całkowitą bezsilność, ustępującą powoli miejsca wściekłości. Zrobił dwa głębokie wdechy, które pozwoliły mu zrównoważyć trochę oba uczucia i postanowił zacząć z innej beczki. W porządku, mamusiu. Nie będę już narażał twoich oczu na wysiłek. Powiedz mi tylko kim jest ta kobieta na zdjęciu i dlaczego ma na palcu nasz pierścionek. Gomorowa nie spodziewała się widać tak bezpośredniego pytania, skutkiem czego najpierw otworzyła szeroko usta, a zaraz potem zacisnęła je mocno. No, no więc? wypytywał Fryderek, tracąc powoli cierpliwość. Kim ona jest? Ja wiem, że mama ją zna, jestem tego pewny, to było widać po reakcji mamy, kiedy zobaczyła to zdjęcie, i wie mama także, skąd ten pierścionek na jej palcu. Ja też chcę to wiedzieć. Słyszy mama? napierał na milczącą uparcie Gomorową, tak? Dobrze. Zgarnął jednym ruchem, przyniesione ze sobą przedmioty. W takim razie sam jej poszukam. Jadę poniedzieli do rąpałek. G Gdzie ty pojedziesz? Wydusiła z siebie zdumiona. Ano, do rąpałek, mamusiu, Fryderek zaczął udawać, że zbiera się do wyjścia. Wrażenie, jakie ta informacja wywarła na matce, no, mogła być zapowiedzią, że w końcu zacznie mówić. Bo tam przecież było zrobione to zdjęcie, prawda? Dodał, sięgając po płaszcz. Ja. Ja wiedziałam. Wiedziałam. W pasjansie mi wyszło, zaczęła wolno, że ta wampirzyca znowu zacznie pić naszą krew. Mało jej, że ze Stasia życie wyssała z takiego młodego, takiego zdatnego chłopca. Utrupiła. Mamo, Fryderyk usiadł z powrotem naprzeciwko niej. O co tu właściwie chodzi? Co się stało? Kto to jest? Pytał szybko, póki skłonna była odpowiedzieć. To jest. wzięła do ręki fotografię. To była. Narzeczona mojego brata, twojego wujka, Stasia. Gomorowa mówiła teraz zmęczonym, apatycznym głosem, wkładając wiele wysiłku w każde słowo. Parę lat się z tym kryli, że mają się ku sobie. Nikt się nie domyślał ani w mojej rodzinie, ani w jej. Oni oboje wiedzieli, wiedzieli dobrze. Że jakby się ojciec tej włościanki i o tym ich pokumaniu dowiedział, skórę by jej złoił i ze wsi przepędził, a Staśko to by już całkiem życie nie miał. No bo my wtedy, bo widzisz, synku, ty całkiem wszystkiego nie wiesz. Matka spojrzała zmieszana w twarz syna i umilkła na chwilę, ważąc słowa. Fryderyk nie chciał jej ponaglać ani przerywać, czekał w napięciu na ciąg dalszy. Bo my wtedy. podjęła znowu. Kątem u krewnych mieszkali. Kiedy nas z rodzinnej wsi wysiedlili, to my tam u nich przytulenie znaleźli niedaleko rąpałków w sadliszkach. Dzieciaków drobnych było trochła i starsze były też. To te w polu wyrabiała u co bogatszych gospodarzy. Taki Stasieńko trafił do tej swojej pudliszki. I rozkochał się tak, że czasem nawet całe noce na górce przed jej chałupą spędzał i w okno się gapił. A jej ojciec to bogaty i dumny jak ten paw gospodarz był i na naszego Stasia to ani kiedy spojrzał. Grosze i sypnął za robotę, czasem nawet wędzonki jakiejś w tobołek wrzucił i tyle. Ani mu pewnie w głowie nie powstało, że Stasio się z jego jedynaczką ukradkiem prowadza. Gomorowa westchnęła przejmująco i umilkła. No dobrze, mamusiu, wtrącił się w końcu Fryderek, ale gdzie w takim razie wina tej kobiety? Ona tego Stasienka nie chciała, czy jak? Wujek zginął tragicznie w wojsku, o ile wiem. Chciała i nie chciała. Jak przyszło co do czego, to się tatusiowi pod spódnicę schowała. Nie powiem, takoż samo ona w niego, jak w obrazek patrzyła, jako i on w nią. Nawet niebrzydka to była parali, i co z tego? No, sam tym nie powiedz, Fredzik, co z tego? Kiedy Stasio tą miłość wielką swoim życiem przypłacił. A wszystko to w jej rękach było. Jednego jej słowa zależało życie mojego brata. Gomorowa zwiesiła głowę. Fryderyk miał wrażenie, że zaraz się rozpłacze. Matka jednak zamiast żalu dała upust złości. Już wtedy! Cytra jedna pierścionek od Stasieńka nosiła. Na tym palcu serdecznym, jako narzeczona! Kiedy się jej ojciec jakoś tego wszystkiego dowiedział, to w chlewku ją zamknął, a przystępu do niej we dwóch! Z synem pilnowali. A z miesiąc chyba, albo i dłużej. Z tego wszystkiego Staśko do wojska się zgłosił i, kiedy ona o tym posłyszała, to uciekła. Pamiętam. Przyleciała w samej halce płóciennej do nas po nocy. Staś wyleciał do niej i tak chyba do świtu na progu przesiedzieli. A wyjeżdżać to chyba miał za jakieś trzy dni już. No i ja słyszałam na własne uszy moje, jak on ją prosił, jak błagał, żeby z nim uciekła. Tak jak stała, w tej halce, chciał ją brać, ale ona nie, nie, nie. On tak płakał, tak płakał. Gomorowa przetarła kciukiem kąciki oczu. A ona, że nie, że nie może, bo coś tam i sroś tam i tak w koło Macieju całą noc, a on jedź ona nie mogę. No, no. I tak to się zakończyło, że w końcu ojciec z bratem po nią przylecieli. Staśka nawet chcieli bić. Ale we długo nie zmogli, a ją to całą drogę za włosy do domu wlekli, bo ona takie takie długie, rude kudły miała. Gomorowa podparła rękami skronie i zaczęła cicho szlochać. Miesiąc synu nie utrwało, kiedy Stasia w zaplombowanej trumnie do domu przywieźli. A właściwie to jak wujek zginął? Zapytał Fryderyk. A wiadomo to, jak trumny otworzyć nie wolno było. Czterech mundurowych go przywiozło i pilnowało. No ale jakąś oficjalną wersję przecież podali. A no podali, Gomorowa uśmiechnęła się sceptycznie, że prąd go zabił. Podobno reperował jakieś urządzenie czy coś takiego. A a, a ona wiedziała o tym? Była na pogrzebie? Wypytywał. Nie. Jej nie było ją wywieźli wcześniej do jakiejś rodziny w Poznańskie, może z pół roku ją tam trzymali, ja nie mam pojęcia kiedy się ona o śmierci Stasia dowiedziała ale na pewno nie prędko zaraz po pogrzebie to my się wyprowadzili i pod Krakowem zamieszkali bardzo jej mama nienawidzi tej kobiety? ja? myśleć o niej bez nerwów do dziś nie umiem synu mój Stasio, mój brat najukochańszy najstarszy z jej przyczyny zginął on mi był jak Ojciec i jak przyjaciel. A nie pomyślała mama nigdy o tym, że i ona ukochanego straciła? Że i ona dosyć się nacierpiała? Fryderyk próbował ogarnąć całą tę sytuację z obu stron. Dla niego wina nieznajomej nie była aż tak oczywista i jednoznaczna. Zginął brat matki, jego wujek, choć pewnie można było tej śmierci uniknąć. Takie były fakty. Z drugiej zaś strony nie można było też jej przewidzieć. A jeśli chodzi o cierpienie spowodowane tą stratą, na pewno było udziałem tak jednej jak i drugiej strony, tak rozumował. A niechby i cierpiała! Należało się jej! Niechby oślepła, ogłuchła i zaległa w niemocy! Przez te wszystkie lata niczego innego jej nie życzyłam! Przez gomorową znów przemówiła od dawna zapiekła nienawiść. Niech mi mama jeszcze powie, skąd ona na tym zdjęciu z rodziną Magdaleny? — To jest jej ciotka! Siostra jej ojca, Matylda! — Ciotka Magdaleny Matylda — powtarzał Fryderyk. — Ona jest ciotką mojej żony. — Czy ja ją mogłem kiedykolwiek poznać? — zapytał, gdy ochłonął nieco z pierwszego wrażenia. — Nie, nie, synek, na, na pewno nie mogłeś — odpowiedziała kategorycznie Gomorowa. — Nigdy my już potem nie jeździli w tamte strony, a i ona tutaj w Krakowie nie bywała. Ja myślałam nawet, że jej się pomarło, bo przecież Magdalena opowiadała, że żadnych żyjących krewnych nie ma. Ale jak ja się dowiedziałam, że twoja żoncia uciekła, to rozpytałam się tu i tam i wiem, że Matylda żyje. Z tego by wychodziło, że ona tam do niej pojechała. Sam już nie wiem. Ona taka mi się wydaje znajoma, taka jakaś bliska. A cóż tobie synek po głowie łazi? Ja ci mówię, że ty jej nawet na oczy nigdy nie widział, bo niby jak no sam powiedz yy, ja wiem mamusiu, to to niemożliwe, ale poczekaj no gomorowa wstała za stołu i ruszyła w stronę sypialni. Ja tu jeszcze jedno takie zdjęcie mam i no znaleźć muszę wróciła ze sporą drewnianą kasetką, tu mam przerzucała szybko rozmaite papiery, takie różne takie szpargały. Co to wiesz, niby niepotrzebna, ale szkoda wyrzucić. O, mam! Podała Fryderykowi niewielką fotografię. W rzeczach Stasia znalazłam. Nie wiem nawet, gdzie i kiedy to było zrobione. Fryderyk złapał ją chciwie i wpatrzył się uważnie. Przedstawiała młodą, radosną dziewczynę w letniej sukience i wysokiego, jasnowłosego mężczyznę. Oboje sprawiali wrażenie szczęśliwych i zakochanych. On obejmował ją ramieniem, ona wtulała się w niego, mrużąc oczy w uśmiechu. Y, jestem chyba podobny trochę do wujka, stwierdził, patrząc na zdjęcie. Chciałbym. Czego, synku? spytała matka, kiedy urwał nagle w półsłowa. A nie, nie, nic. Powiedział głośno, a w duchu dokończył być na jego miejscu. Westchnął głośno, przypatrując się dziewczynie. Co, co mówisz, Fredziu? Spytała Gomorowa, patrząc na niego w skupieniu. Nic, mamusiu, nic, tylko tak sobie wzdycham. Powiedz mi, synek, co ty się tak zaparł na tą całą Matyldę? Nic ino, kto to jest i kto to jest, a mnie się naprawdę myśleć o niej nie chce. Tyle czasu utrwało, żeby mnie zapomnieć o niej umiała, a ty mnie to wszystko we dwa dni do umysłu przywrócił. Nie wiem, Fryderyk podparł dłońmi boleśnie pulsujące skronie. Sam nie wiem, mamo. Może to zwykła ciekawość. Gdybyś mi od razu powiedziała, kto to jest, może nie rozbudziłbym jej w sobie tak bardzo. Nie wiem, przepraszam, mamo. Teraz to ty wreszcie zrozumieć mnie powinieneś, synek. Że ja tej Magdy tak, tak dla ciebie nie chciałam. Że polubić jej nijak nie mogłam. To mamusia wiedziała, że ona jest krewniaczką tej Matyldy od początku? A jakże! Janiszowa przecież z domu, no. Ale od początku to nie, no w końcu nazwiska takiego wiele na świecie. Od kałdowej ja wszystkiego wywiedziałam się. Ona przecież ich sąsiadka, jak ino się wyprowadzili na Ceglaną, jak ty się żenić z nią umyślił, no to ja, wiesz, języka trochę zaciągnęłam. No i co to mamie dało i tak się z nią ożeniłem. Obruszył się Fryderyk, bo tego typu zachowania matki zawsze wywoływały w nim protest, a nawet motywowały do postępowania na przekór. A dało. Teraz przynajmniej już z nią nie jesteś. Widzi mama w tym swoją zasługę? zapytał zaczepnie. A widzę! Wymodliłam to! Tyle ino! Synek? Głos Gomorowej złagodniał nagle. Jednego cię mam. Takaż to wina moja, że chcę dla ciebie jak najlepiej. Już ja brata przez złą kobietę utraciłam, a ja bym tobie rada nieba przychylić. Ty nieraz zły jesteś o to, że się wtrącam do ciebie. Myślisz, że ja tego nie wiem. A ja cię ino ustrzec, chronić próbuję. Wiesz? Spojrzała na niego z wahaniem. I ja to się dawniej modliłam, żebyś ty powołanie na księdza dostał. A tak, dodała, widząc niedowierzanie w oczach syna. Gdybyś ty oddał się posłudze boskiej, spokojna bym była o ciebie. Mamo, Fryderyk spojrzał na matkę nerwowo skubiącą serwetkę i uścisnął mocno jej rękę. Nie wiem, co powiedzieć. Ja wierzę, że ty zawsze chcesz dla mnie dobrze. Ale weź czasem pod uwagę, że mam już 33 lata. Cokolwiek zrobię i jakie bym popełnił w życiu błędy, to sam będę ponosił ich konsekwencje. Każdy miewa jakieś porażki i jakieś sukcesy. Nie ma innej możliwości. W życie człowieka wpisane jest zarówno szczęście, jak i nieszczęście. I ty tego nie zmienisz, mamo, choćbyś się nie wiem, jak starała. Poza tym zawiesił na chwilę głos. Ja wierzę w przeznaczenie. Nie zawrócisz rzeki kijem, mamo. Tak uważam. Gomorowa wolną ręką zdążyła już spruć całą serwetkę i patrząc gdzieś ponad głową syna, przeżuwała intensywnie jego słowa. To ja już pójdę, Ewa pewnie martwi się o mnie, spojrzał na zegarek. Już dziewiąta, dawno powinienem być w domu. No to dobranoc, mamusiu, pochylił się nad wciąż zadumaną Gomorową. Hej, wszystko w porządku? Potrząsnął ją lekko za ramię. Idź, idź. Poklepała go uspokajająco po ręce. Wszystko dobrze. Uch, ja też się zresztą zaraz położę. Fryderyk zabrał ze stołu wszystkie zdjęcia, nawet to jedno, które do niego nie należało. Wyszedł w pośpiechu z mieszkania matki, płaszcz i szalik nakładając już po drodze. W głowie miał dziwną pustkę. Natłok tych wszystkich informacji, Ewa i zaczynające się z nią problemy, nawał zajęć w pracy. Walczyły teraz o pierwszeństwo w jego myślach. Było tego tak dużo, że w efekcie nie potrafił myśleć o niczym. Maszerował raźno, patrząc w ukazujące mu się naprzemian własne buty. Wbiegł po schodach na trzecie piętro i oparł się zdyszane plecami o drzwi. Szukając klucza w kieszeni, płaszcza uświadomił sobie, że najchętniej przestałby tak do rana. Nie miał już dzisiaj siły wystawiać swoich emocji na jakąkolwiek próbę. Zmęczenie wzięło jednak nad nim górę, otworzył jak najciszej wszystkie zamki i wszedł do środka. W kuchni paliło się światło. Ewa siedziała z nogami na stole i, jakby nigdy nic, malowała paznokcie u nóg. Chwała Bogu! pomyślał, wygląda na to, że obejdzie się bez awantury. Jeszcze do niedawna nie mógł zrozumieć swoich kolegów obawiających się po powrocie do domu wyrzutów ze strony swoich żon. Od pewnego czasu jednak doskonale wiedział, jakie to uczucie. I jak? zapytał. Chwalszy ten lakier będzie niż ten poprzedni? Powinieneś zapytać, jak sobie wyobrażam, powiedziała Ewa, nie przerywając malowania. E, co? Jak co sobie wyobrażasz? Fryderyk nie zrozumiał w pierwszej chwili, o czym mówi. Nasz związek. Kazałeś mi o tym myśleć, to myślałam. Nakładała teraz na paznokieć szpileczką jakiś misterny ornament. E, a może porozmawiamy o tym jutro? Zmęczony jestem. Zasugerował delikatnie: Jak chcesz? Ewa odłożyła na stół buteleczkę z lakierem i spojrzała na Fryderyka z powagą. Ale po co w takim razie kazałeś mi myśleć? Zajęło mi to całe dwie godziny? No, skoro tak uśmiechnął się mimowoli no to oczywiście muszę dzisiaj wysłuchać, do jakich doszłaś konkluzji. Że ci wolno stwierdziła Ewa, upychając tampony waty między palcami Że. Że wolno mi co. Pozwolił sobie dociec, Fryderyk, uznając zdanie za niedokończone. Ewa odłożyła na bok pojemniczek z wacikami i spojrzała na niego z politowaniem. No jak to co? No to ty już sam nie wiesz, czego ode mnie wymagasz? A może już nie pamiętasz, o czym rozmawialiśmy? Yy, pamiętam doskonale. Rozmawialiśmy o granicach swobody w naszym związku oraz o tym, chciał jej przypomnieć, że głównie chodziło mu o jej dziecinne zachowanie. Nie chciało mu się jednak wywoływać nowej dyskusji na ten temat. O wzajemnym zaufaniu! Dokończył dyplomatycznie. Właśnie o tym mówię. Przemyślałam to sobie i uznałam, że wolno ci od czasu do czasu chodzić samemu do matki, powiedziała Ewa dobitnie. No co? zapytała, całując go w policzek zadowolony? Ech, każdy byłby zadowolony na moim miejscu odparł z ironią w głosie. Jak będziemy w tym tempie dochodzić do konsensusu, to jest szansa, że będziemy stanowić idealnie zgodną parę. Za sto lat. Mruknął do siebie. To znaczy, że co? Ewa wpatrywała się w niego uważnie, z ciągle jeszcze malującym się zadowoleniem na twarzy. A nic. Fryderek przytulił ją do siebie. Fajnie, idziemy spać? Pociągnął ją za rękę w stronę sypialni. Jak mi paznokcie wyschną? Mm, w takim razie ja wezmę kąpiel i w ten sposób dam trochę czasu twoim paznokciom. No i widzisz, jak ty potrafisz czasem dochodzić do koncertusu uśmiechnęła się zalotnie. No, ja tak, jeśli ty się tego nauczysz, to będzie między nami e miut malina, podsumował Fryderyk, wkraczając do Łazienki. Kiedy budził się rano obok śpiącej, spokojnie zarumienionej Ewy, a poprzedni wieczór nie był zakończony sprzeczką, życie zaczynało wyglądać zupełnie inaczej. Znowu czuł, że nie ma na świecie rzeczy niemożliwych, są tylko takie, za które jeszcze się nie zabrał. Dziś znów przysiedzę trochę w biurze, myślał przy goleniu, i z pomocą Bożenki ze wszystkim szybko się uporam. Ach, niech tam, zrobię sobie dłuższą przerwę na lunch z Ewą. Wchodząc do gabinetu miał już z grubsza ułożony plan pracy na dziś. Witam, pani Bożenko, nieoceniona moja asystentko, zakrzyknął wesoło od progu. I co tam? Wszystko dobrze, szefie, kawkę? spytała zadowolona z komplementu sekretarka. A proszę, proszę, jeśli wypije pani ze mną. Omówimy przy okazji parę rzeczy, dobrze? Oczywiście, przygotować coś jeszcze? Umówmy się tak. Ja zrobię listę najpilniejszych spraw. Na dziś pani w tym czasie zaparzy kawę, a potem razem powalczymy z tym wszystkim. Mrugnął do niej przyjaźnie. Ledwie zdążył zalogować się w komputerze, kiedy weszła Bożenka, niosąc na tacy dwie kawy i dwie porcje ciasta z galaretką. Może szef zechce spróbować? zapytała nieśmiało. Sama piekłam. Aha, bardzo chętnie, moja droga, jeśli nie boi się pani ryzyka, że wejdzie to pani w obowiązki zawodowe, pospieszył z wyjaśnieniem, widząc jej niepewną minę. Och, roześmiała się z ulgą. Nie ma sprawy, ja lubię piec. Mogę to robić nawet codziennie. Byłbym tyranem, gdybym jeszcze i tego od pani wymagał. Proszę spojrzeć, jaką mamy górę roboty przed sobą, kliknął w folder pod tytułem pilne i na ekranie komputera wyświetliło się kilkanaście podfolderów. Bożenka usadowiła się naprzeciwko swojego pryncypała z notatnikiem w ręku i czekała na polecenia. Fryderyk z minuty na minutę zyskiwał coraz lepszy humor. Nie dość, że praca szła szybko i sprawnie, to jeszcze odbywała się w doskonałej atmosferze. Może jeszcze trochę kawy? zapytała asystentka, kiedy drukarka wypluła kolejne starannie zredagowane pismo. Dobrze, dobrze. Parę minut przerwy na kawę, a potem Fryderyk rzucił okiem na zegar. Jeszcze sprawa pana Onyszka i tego gościa od małej gastronomii, jak mu tam. Zniewierski, podrzuciła sekretarka. E, pana zniewierskiego, tak właśnie, a później wyskoczę na jakąś godzinkę na lunch. No to ja pójdę zaparzyć kawę. Bożenka pospiesznie zniknęła za drzwiami gabinetu. Kiedy weszła ponownie z tacą, oznajmiła, że przyszła poczta. Fryderyk nie miał teraz ochoty zapoznawać się z korespondencją, poprosił więc sekretarkę, żeby przypomniała mu o tym później. No, a jak tam po weekendzie? zagaił, wlewając mleczko do filiżanki. Ha, byłam w kinie na seansie trójwymiarowym Życie oceanów. Brrr, meduzy właziły mi za dekolt, a kałamarnica chciała mi się dobrać do popcornu! Śmiała się Bożenka. Hm, to ciekawe, a wie pani, że ja nigdy nie widziałem trójwymiarowego filmu. Będę musiał wybrać się kiedyś z Ewą. Polecam, powiedziała Bożenka z przekonaniem. Ale raczej nie ten film. Myślę, że nie podobałoby się pani Ewie. Ona jest taka. Yy, spojrzała niepewnie na szefa. Taka wrażliwa. Z pewnością dobiorę wtedy starannie repertuar. Przede wszystkim zapytam Ewę, co chciałaby obejrzeć. Szczerze mówiąc, Fryderyk zamyślił się na chwilę. To ja nawet nie wiem, jakie ona lubi filmy. Dokończył zaskoczony tym odkryciem. A pan przyjemnie spędził weekend? Bożenka przytomnie zmieniła temat. O właśnie, Bożenko, ożywił się Fryderyk. Byłem w tych rompałkach. Rzeczywiście urokliwy zakątek. Znasz tam może kogoś z miejscowych? Nie, nie bardzo. Może właściciela sklepu, ale to tak raczej z widzenia. Wie pan, jeździmy tam już od paru lat z taką stałą paczką i spędzamy czas raczej we własnym gronie. No dobrze. Fryderyk uznał, że pora skończyć tę rozmowę, zanim wtajemniczy sekretarkę w swoje powiązania z tym miejscem. Może wrócimy tymczasem do pracy. To jeszcze chyba zostałoby nam. Zostałoby nam na dziś, Bożenka spojrzała do swojego netesu, a potem jeszcze na ekran monitora, przejrzeć całe akta sprawy pana Gregorczyka. No bo to będzie panu potrzebne na pojutrze w sądzie. E, to nam zajmie akurat czas do pańskiego lunchu, a na czternastą ma pan umówionego klienta i chyba tyle. Świetnie, Bożenko. W takim razie dziś zapowiada mi się wolny wieczór. Pomyślę w takim razie o tym kinie. Fryderyk uznał, że być może będzie to dobra okazja do podreperowania jego związku z Ewą. Postanowił starannie dobrać film. Taki, który tchnąłby w ten wieczór odrobinę romantyzmu. Ale żeby też mówił coś głębszego o życiu, a w szczególności o życiu we dwoje. Zaraz zadzwonił do niej, żeby dać jej czas na przygotowanie się do wyjścia na lunch, o kinie na razie jednak nie wspominał. Kwadrans po 11 był już gotowy do wyjścia. – Może rzuci pan jeszcze okiem na pocztę? – zasugerowała niepewnie Bożenka. – Ma pan jeszcze pół godzinki. – O, dobrze. Albo nie. – zmienił nagle zdanie Fryderyk. – Zrobię to zaraz po powrocie. Nie chcę nabijać sobie teraz niczym głowy. No chyba, że jest tam coś pilnego. – Nie, raczej nie. No, nic takiego nie rzuciło mi się w oczy. – W takim razie ja już pójdę. Kupię może po drodze jeszcze jakieś kwiaty, moi damie. Gdyby można było powiedzieć, że kroki bywają radosne… To takim właśnie radosnym krokiem maszerował Fryderyk do umówionej kafejki. Był zadowolony, że wszystko w pracy tak zgrabnie mu poszło, ale przede wszystkim był rad, że wczorajsza sprzeczka z Ewą oraz przeprawa z matką nie odbiły się negatywnie na jego dzisiejszym samopoczuciu. Właściwie od samego rana ani razu o tym wszystkim nie pomyślał. Kiedy wszedł do kawiarni, Ewa już tam była. Jak to miło, pomyślał, znając jej skłonności do nieliczenia się z czasem. Kwiatek dla Ewy wręczył jej natychmiast wiązankę z kremowych róż. Och, cudowne, dziękuję, kochany, wtuliła twarz w wonny bukiet. Już dawno nie dostałam od ciebie kwiatów. No cóż, przyznaję, że może trochę zaniedbywałem cię ostatnio, ale teraz to się wszystko zmieni. Od tej chwili. To znaczy, spytała Ewa zaciekawiona. Na początek dobrowolnie wypije kawę ze słodziutkim likierkiem i spożyje eklerka. Tak. Roześmiała się Ewa. A na koniec? A to za chwilę. Najpierw zjedzmy odpowiedział, bo kelner właśnie zrealizował zamówienie. Ewa oblizywała łapczywie puszysty krem ze swoich różowych, lśniących ust i wypielęgnowanych paluszków. Ciekawe pomyślał Fryderyk, czy ona jest w tej chwili świadoma, jaki rozkoszny stanowi obrazek. Robi to w starannie wystudiowany sposób, czy jest całkowicie naturalna. Ho. Czemu mi się tak przyglądasz? Zapytała przerywając na chwilę jedzenie. Jej uśmiech świadczył o tym, że jednak wie. Mm, — Podoba mi się pani, proszę pani. Fryderyk dotknął kącika jej ust, gdzie jeszcze została resztka kremu. — Skoro tak, to może pan powie wreszcie, jaką ma dla mnie niespodziankę? Y, — Już teraz, droczył się Fryderyk. Byłbym nietaktowny, pozwolę pani najpierw dokończyć ciastko i wypić kawę. — A w czym to panu przeszkadza? Będzie przeszkadzało, ale raczej pani, w swobodnym wydaniu radosnego okrzyku. W takim razie udławię się i połknę wszystko naraz, zagrodziła Ewa. No to powiem. Zrobił krótką pauzę, żeby jeszcze na chwilę utrzymać Ewę w napięciu. Powiem tak: Zapraszam panią dziś wieczorem do kina. Uśmiech na twarzy Ewy zaczął stopniowo gasnąć, by ustąpić w końcu miejsca niemiłemu zdziwieniu. Do, do kina! Zapytała w końcu: No, do kina. A ja myślałam. Myślałam, że. Tak? spytał lekko skonsternowany oczym. Że, że kupiłeś mi to futerko, no wiesz, to z ocelotów, które oglądaliśmy tydzień temu na wystawie. A ja myślałam, że sprawi ci przyjemność westchnął ponuro. Futerko, futerkiem, ale czasem trzeba sprawić sobie też jakiś duchowy upominek. No tak. Zreflektowała się powoli Ewa. Oczywiście, tak. Ja też jestem za tym, tylko że akurat kina to ja nie lubię. Filmy mnie nudzą. Mm, w porządku, kochanie, oczywiście masz takie prawo. Powinienem cię było zapytać o zdanie, a nie stawiać przed faktem. Przyznaję moja wina. Zaproponuj coś w takim razie sama. Teatr, filharmonia, może operetka? Żartujesz sobie ze mnie, prawda? Ewa niepewnie spojrzała mu w oczy. To jakiś kawał, tak? Mam wolny wieczór, Ewuś. Niczego nie będę ci narzucał. Optymizm Fryderyka zaczął stopniowo przygasać. No powiedz, co chciałabyś robić, a ja się dostosuję. Świetnie, ucieszyła się nagle. W takim razie pójdziemy na kręgle albo do salonu gier. Co wybierasz? To może. Teraz już nie mógł się wycofać. Na kręgle. Wracając do biura, Fryderyk nie był już w takim niefrasobliwym humorze. Na kręgle! Sarkał do siebie. Czy moja wybranka ma w ogóle jakieś kulturalne zainteresowania, jakieś pasje poza zakupami? Magdalena kochała teatr, dużo czytała, nie mogła żyć bez muzyki. Magdalena, czemu ja ciągle porównuję z nią Ewę? Po raz kolejny zezłościł się na siebie. No tak to oczywiste, myślał, kiedy Ewa robi coś ewidentnie głupiego, wtedy automatycznie przychodzi mi na myśl moja żona o to przyczyna i skutek. Pierwszy lepszy psycholog wyjaśniłby mi, że w takich sytuacjach podświadomie no, próbuje weryfikować słuszność swojej decyzji. A niech tam próbował się pocieszyć. Może te kręgle nie będą takie złe. W poczekalni swojego gabinetu zastał już umówionego na czternastą klienta, a raczej klientkę. Była to bardzo młoda dziewczyna. Sprawiła nawet na Fryderyku wrażenie niepełnoletniej. Poprosił ją od razu do środka. Zapoznanie się z jej sprawą zajęło mu aż trzy godziny. Już na wstępie oznajmiła, że przychodzi w sprawie rozwodu i ma względem niego określone oczekiwania. Dotyczyły one przede wszystkim korzyści materialnych, jakie mogła uzyskać od swojego męża. Jeszcze do niedawna tego typu sprawy były specjalnością Fryderyka. Po ustaleniu honorarium, które wynosiło najczęściej określony procent od wartości wysądzonych dóbr, zabierał się do ustalenia taktyki działania. Bez szczególnych skrupułów względem metod i środków. Dziś jednak odpytał swoją potencjalną klientkę szczegółowo, chcąc najpierw poznać obiektywny aspekt całej sprawy. W końcu podjął się zostać pełnomocnikiem dziewczyny, dlatego tylko, aby nie stracić ustalonej opinii w środowisku prawniczym. Jego klientka, mimo młodego wieku, była przebiegłą, kutą na cztery łapy osóbką, daleką od kierowania się sentymentami. Fryderyk zalecił jej na następne spotkanie sporządzenie listy osób mogących świadczyć na jej korzyść i ustalił termin kolejnej wizyty. Po wyjściu klientki rozważał jeszcze przez chwilę przedstawioną mu przez nią wersję swoich małżeńskich perypetii. Przyłapał się w końcu na tym, że od rozstania z Magdaleną wszędzie szuka odniesień do swojego małżeństwa lub do swojego związku z Ewą, przy czym te dwa ostatnie porównuje jeszcze dodatkowo do siebie. Zdziwił się teraz i trochę zaniepokoił tym nietypowym dla siebie podejściem do rzeczy. Nigdy przedtem nawet przez myśl mu nie przeszło, by próbować zrozumieć sytuację, w której znaleźli się jego klienci. Niegdyś sobie bliscy a teraz zazwyczaj zajmujący miejsce po obu stronach sali sądowej. Najczęściej przychodzili tu w asyście najbliższych, rodziców rodzeństwa, gotowych w każdej chwili skoczyć do oczu drużyny przeciwnej. Fryderyk do tej pory podchodził do podobnych wydarzeń z chłodnym dystansem. W kwestiach małżeńskich wyznawał bowiem zasadę: jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Przekładając ją na język szczegółów, można by rzec, że Fryderyk żywił niezachwiane przekonanie w możliwość zaplanowania życia w każdym detalu, a życia małżeńskiego zwłaszcza. Służył temu swoisty kodeks, ustanowiony przez niego niedługo po ślubie z Magdaleną, nowelizowany i uzupełniany przez cały czas ich wspólnego pożycia. Określał on głównie obowiązki i przywileje obu stron, przewidywał konsekwencje ewentualnych przewinień, ale także regulował życie rodzinne, towarzyskie i obchody ważniejszych świąt i rocznic. Jeszcze przed chwilą wierzył, że jego bezkolizyjne dziesięcioletnie pożycie z żoną oboje zawdzięczali tymże właśnie ustaleniom. Rozmowa z jego nową klientką zaczęła mu teraz nastręczać pewną myśl, której uparcie nie chciał dopuścić do siebie. Nie chciał o tym myśleć, byłoby to zbyt duże i zbyt kosztowne przewartościowanie. Bezlitosna pamięć akurat teraz podsuwała mu słowa Magdaleny, które wypowiedziała, kiedy spotkał się z nią w rąpałkach. Byłam pojętną uczennicą, już w dwa lata po ślubie przestałam mówić własnym głosem. A może ten mój pozorny sukces małżeński był wyłącznie zasługą Magdy? Zadał sobie w końcu błąkające mu się po głowie pytanie. A jeśli tak, to czy będę potrafił ułożyć sobie życie z inną kobietą? Jakie życie? Przeraził się na myśl, że musiałby na stałe zrezygnować ze swoich przyzwyczajeń i prawa do świętego spokoju od czasu do czasu. Ilona Miąsko, bo tak nazywała się jego nowa klientka, tak bardzo przypominała mu Ewę, że nie mógł przestać teraz analizować tego wszystkiego. Pani Bożenko? Fryderyk uznał, że najlepiej będzie po prostu wyjść teraz z pracy i zostawić w czterech ścianach podjęte rozważania. To ja już pójdę. Skoro mam na to pani przyzwolenie, no to znaczy, że już naprawdę nie mam na dziś nic do zrobienia. Uśmiechnął się do sekretarki. Jasne, proszę pana. Życzę udanego wieczoru. Proszę wykorzystać go jak najintensywniej. Aha, poczta! Rzuciła jeszcze w stronę zamykających się drzwi. Obejrzała jeszcze raz cztery przyniesione przez listonosza koperty. A, to jutro. Powiedziała już sama do siebie, to nic winnego. Fryderyk obudził się przed świtem z ciężką głową i niejasnym poczuciem niezadowolenia, zanim jeszcze przywołał w pamięci wspomnienie ubiegłego wieczoru. Nadzieje na miłą atmosferę i dobrą zabawę runęły już po wejściu na kręgielnię. Na miejscu okazało się, że ten sport w formie czynnej jest Ewie całkowicie obcy. Właściwie jedyną rzeczą w której naprawdę nieźle była obeznana, był znajdujący się na jej terenie drink bar. E, kiedyś bardzo lubiłam chodzić z przyjaciółmi na kręgle, powiedziała Ewa, moszcząc się na wysokim barowym krześle. Czasem bywaliśmy tu nawet co wieczór. Cieszę się, Freddy, że i ty to lubisz. Może z czasem znajdziemy więcej wspólnych zainteresowań? Mm, w takim razie jesteś pewnie niezłym graczem. Może rzeczywiście odkryliśmy właśnie wspólną pasję... Będziesz musiała tylko trochę mnie podszkolić, bo ja niespecjalnie się na tym znam. Wyznał Fryderyk, spoglądając na zręcznie uwijających się przy torze graczy. No coś ty! Ewa spojrzała na niego rozbawiona. Naprawdę chcesz się w to bawić? Zamierzasz latać z tą dziurawą kulą jak dziki jakiś? A wiesz, ile ja to waży? Raz miałam to w ręku, to ci mówię. Ledwo podniosłam. No to, no to w takim razie nie rozumiem. Fryderek poczuł się całkowicie zbity z tropu to po co tu właściwie przyszliśmy? No, tutaj można się świetnie zabawić, zaraz zobaczysz. Pełna entuzjazmu Ewa rozglądała się dookoła. O, spójrz, widzisz tę grubą babę? Wskazała ruchem głowy puszystą niewiastę, podchodzącą do toru. Zaczekaj tylko, niech się schyli. Zachichotała, przysłaniając dłonią usta. O, o, teraz! Trąciła go łokciem. Widziałaś kiedyś w życiu takie wielkie dubsko? Fryderyk przyglądał się rozbawionej do łez Ewie, i wydawało mu się, a może po prostu życzył sobie tego bardzo mocno, że śni. Nie odezwał się ani słowem. Siedział po prostu i gapił się w okno. Ewa zamawiała kolejne drinki i bawiła się coraz lepiej. Popatrz! Zaraz, teraz! Potrząsnęła go od czasu do czasu za ramię. Jaki łysy palant! No nie, no nie mogę! Krztusiła się ze śmiechu. Obiecałem i wytrzymam. Obiecałem jej ten wieczór i będę konsekwentny. Mamrotał przez zęby. Kiedy jednak po której z kolei lagunie rozkoszy, Ewa zaczęła w głos komentować wygląd i poczynania graczy, a także rzucać pod ich adresem niewybredne uwagi, zamówił dla siebie podwójny koniak i wypił jednym haustem. — Idziemy — powiedział, a ton jego głosu sugerował, że nie przewiduje żadnego sprzeciwu. Ewa już zdążyła poznać ten ton, dlatego zrobiła tylko mocno nadąsaną minę i posłusznie zeszła ze stołka. — Ty naprawdę nie masz poczucia humoru? zapytała, kiedy wyszli na ulicę. Mam. Fryderyk spojrzał na nią chłodno, tylko nieco inne. No to po co? ziewnęła szeroko. Upierałeś się, żeby iść na te kręgle. Kiedy budzik w sypialni pokazał godzinę siódmą, Fryderyk wyskoczył z łóżka i na początek wziął zimną kąpiel. Pół godziny później wymknął się cicho z mieszkania i w spacerowym tempie udał się do biura. Chciał odwlec ten moment, w którym uprzejma Bożenka zagai, jak udał się wieczór. Odwlec albo dać sobie czas na uformowanie twarzy, w wyraz głupkowatego zadowolenia, z rodzaju tych, o które nie wypada pytać. Kiedy więc po wejściu do gabinetu sekretarka pytająco spojrzała mu w twarz, spuścił oczy i uśmiechnął się z błogim zażenowaniem. Wczorajsza poczta, proszę pana, podsunęła mu na biurko nieprzeczytaną korespondencję i wycofała się dyskretnie – Wyobraziła sobie pewnie, że szef będzie chciał teraz w samotności rozpamiętywać wczorajsze uniesienia. Po chwili zapukała znowu, bez słowa postawiła przed nim kawę i szybko zniknęła za drzwiami. Mm, rachunek za telefon. Fryderyk rozrywał kolejno przyniesione przez Bożenkę koperty. Oferta kupna kserokopiarki, zaproszenie na prezentację pościeli antyreumatycznej, list od. Odwrócił kopertę nadawcą do góry od pana Bernarda Poleczki. A cóż tam u pana Bernarda ciekawego? Przedarł kopertę tak energicznie, że róg, znajdującego się wewnątrz kartonika, został mu w ręce. W środku był list, zaproszenie na ślub. Lucyna Maleszczuk i Jakub Poleczka mają zaszczyt zaprosić czytał głośno na ślub dnia 4 listopada w kościele pod wezwaniem ha, to ci dopiero widać, nasz pan Poleczka uwolnił się wreszcie od swoich chromosomowych dylematów. Niech będzie pochwalony, czytał Fryderyk, w liście. W pierwszym zdaniu, jeszcze raz, podziękować panu Mecenasowi chciałbym za wyświadczoną mi sprawiedliwość oraz synowi i synowej niedoszłej mojej. Druga sprawa taka jest, i że na wesele pana wielmożnego zaprosić się ośmielam, choć pan nienawykły pewnie na takie uroczystości do prostej ludzkości chadzać, Gdyby Mecenas zaszczyt taki zechciał wyrządzić mnie i dzieciom moim, byłażby to łaska i radość dla nas wielka. Teraz jednakowoż radością swoją podzielić się muszę. Otóż, kiedy przyjechał ja od pana z dobrą nowiną do domu, okazało się, że i tam dobre wieści mojego powrotu czekały, albo to pod moją nieobecność synowa moja nie doszło, dziękować Bogu w niepożądaną ciążę zaszło od co. I jak tu nie wierzyć w opatrzność boską, kiedy mnie mecenas miłosierny od dwóch stron wysłuchał i z wątpliwości wyzuł całkowicie. Z uszanowaniem kłania się panu mecenasowi, poleczka Bernard z rodzinką. Fryderyk raz jeszcze odczytał adres nadawcy: 234 płoszków. Województwo warmińsko-mazurskie. Otworzył w internecie mapę Polski i poszukał tego płoszkowa. 4 listopada. Przeczytał jeszcze raz w zaproszeniu. Wybierał się, co prawda, do rąpałek tuż przed świętami Bożego Narodzenia, a tu nagle pojawia się okazja wcześniejszego wyjazdu na Mazury, a w dodatku z absolutnie wiarygodnym alibi. Dodatkowym plusem ewentualnego przedsięwzięcia było to, że Ewa zamierzała wyjechać na Wszystkich Świętych do Rzeszowa, do swoich rodziców. Fryderyk obliczył, że płoszków dzieli od rąpałek zaledwie piętnaście kilometrów. Jak to dobrze, pomyślał, że nie przeczytałem tego listu wczoraj. Jestem prawie pewny, że wylądowałbym w koszu na śmieci. Ha! Ucieszył się głośno z takiego obrotu sprawy. Pani Bożenko! krzyknął w stronę drzwi niemal natychmiast ukazała się w nich sekretarka od dawna gotowa pewnie na przyjęcie poleceń szefa Pani Bożenko mam prośbę proszę sprawdzić czy byłbym w stanie wykroić z terminarza kilka wolnych dni w okolicach 4 listopada Bożenka przyniosła notatnik i kalendarz hm powiedziała po chwili jak najbardziej szefie nawet cały tydzień bo tu jakoś tak w okolicy długiego weekendu wypadnie i właściwie wystarczy tylko posunąć panią miąsko, a wcześniej załatwić pana Kosińskiego, nie powinno być problemu. Zajmę się tym, jeśli pan każe. Bardzo proszę, Bożenko. Uśmiechnął się do niej z wdzięcznością. Jest pani... Tak? Zapytała, gdy urwał w pół uzdania. Jest pani nieoceniona, naprawdę. A czasem nie wiem, jak wyrazić pani moje uznanie. Dziękuję, szefie. Zarumieniła się Bożenka. Pańska pochwała jest dla mnie wystarczającą gratyfikacją. W takim razie uśmiechnął się do niej ciepło. Proszę przygotować mi notatki ze sprawy Gregorczyka. E, pójdę teraz do sądu. Nie będę już dzisiaj wracał. Ewa jutro wyjeżdża do rodziców. Wie pani, pojutrze wszystkich świętych trzeba odwiedzić groby swoich bliskich. A pan nie pojedzie z narzeczoną? Myślałam, o przepraszam. Zamilkła zmieszana. Nie, nic, nie szkodzi. Ja także wyjeżdżam, tyle, że nieco później. Najpierw jednak muszę pójść z matką na grubojca, ale tu, w Krakowie. Już po godzinie 15 Fryderyk biegł pospiesznie do domu, zastanawiając się po drodze, co też porabia Ewa. Zastał ją szykującą się do wyjazdu. Stała w zadumie nad sporych rozmiarów walizką. Cześć, kochanie? Fryderyk cmoknął ją w policzek. Co ty tak wcześnie się pakujesz? Wyjeżdżasz przecież dopiero jutro wieczorem. Ach, bo ty myślisz, że to takie proste? Powiedziała rozdrażniona. Trzeba spakować tyle rzeczy, żeby nie było za dużo, ale też żeby niczego nie zabrakło. I wersje na zimno i na cieplej. Stroje wizytowe, bielizny, biżuterię, kosmetyki, buty do wszystkiego. Tak się waham, czy... A ja się nie waham. Chodź, przerwał jej Fryderyk. Wrzuć na siebie cokolwiek, byle szybko. Do osiemnastej niedaleko. A, ale, ale gdzie idziemy? Dlaczego do osiemnastej? Wypytywała, wkładając jednak pospiesznie kurtkę i botki, ponieważ ta godzina kojarzyła jej się z zamykania sklepów odzieżowych. – No jak to gdzie? Po futerko z ocelotów. – Mówisz serio? Naprawdę chcesz mi je kupić? Ewa zaglądała mu w oczy z wypiekami na twarzy. – No. Fryderyk zatrzymał się w połowie schodów. – Chyba, że nie chcesz. – Chcę, chcę, ależ bardzo, bardzo się niuteńko. Objęła go mocno za szyję. – Ojej, jaki ty jesteś kochany. Fryderyk wracając z pracy zdecydował się na ten kosztowny gest, po to tylko, żeby mieć gwarancję, że Ewa na pewno wyjedzie. Mając takie futro, nie darowałaby sobie zaprezentowania się w nim rodzinie. Poza tym znał ją na tyle, by przewidzieć, że do samego wyjazdu będzie mocno zajęta nowym ciuchem. Nie był specjalnie zadowolony ze swojego postępku ani z jego motywu, jednak cel, jaki mu przyświęcał, pozwolił mu się trochę rozgrzeszyć dla własnego komfortu psychicznego, podrasował go nieco i przeniósł środek ciężkości z chęci poznania Matyldy na altruistyczną zgoła potrzebę uczestniczenia w weselu młodego poleczki. No, przy takim postawieniu sprawy poczuł się znacznie lepiej. Hej, gdzie ty pędzisz? Złapała go za rękaw Ewa. To już ten sklep, nie pamiętasz? O, rzeczywiście. Fryderyk zatrzymał się przed wystawą. Całkiem zgrabne to futerko. Zgrabne, to ono będzie dopiero na mnie. Ewa niecierpliwie pchnęła szklane drzwi. Centkowany, puchaty płaszczyk rzeczywiście doskonale prezentował się na niej. Fryderyk bez mrugnięcia powieką zapłacił za niego zawrotną sumę. Przez moment zastanowił się, czy nie zaprosić jej jeszcze na kawę, ale nie chcąc stwarzać okazji do niewygodnych rozmów. Szybko zrezygnował z tego pomysłu. W domu, tak jak przewidział, Ewa do późnego wieczora mierzyła nowy nabytek, zakładając do niego różne wersje dodatków. Tak będzie dobrze? pytała co jakiś czas. Nie, a może tak lepiej stawała w wyszukanych pozach przed Fryderykiem. Wiedząc, że jego odpowiedzi nie mają tu żadnego znaczenia, pozwalał sobie za każdym razem na automatyczne skinienie głową. Tak naprawdę obmyślał teraz własny wyjazd i organizację związanych z nim czynności. Nie jesteś głodna? – zapytał w końcu, czując lekki uścisk w żołądku. – Nie, nie – odpowiedziała Ewa, przechadzając się po przedpokoju. – Ja nie będę już dziś jadła. Weź sobie coś, kochani, i zjedz beze mnie. – W porządku, nie przeszkadzaj sobie, Ewuś – krzyknął, zaglądając po raz trzeci do pustej lodówki. W końcu znalazł w szafce półrazowej bułki, zupkę pomidorową typu gorący kubek i zasiadł do tej postnej kolacji. – Ojej! – nie zauważył nawet, że Ewa obserwuje go, stojąc w drzwiach – Ojejku, jejku, kochany, ja nie miałam pojęcia. Że co? Zapytał Fryderyk. No że to futro, powiedziała wskazując palcem na czerstwy kawałek pieczywa miażdżonego z chrzęstem w zębach Fryderyka, że ono było aż tak drogie. Fryderyk byłby parsknął śmiechem, zdusił jednak w sobie tę przemożną potrzebę i powiedział z powagą: Nic, to Ewka, na pociąg do Rzeszowa jeszcze mi zostało. Rozdział siódmy. Modlitwa nad własnym grobem. Nie gniewaj się, ciociu. Wydusiłam z siebie w końcu, skubiąc złoconą kalię na świerkowym stroiku. Tak mnie jakoś poniosło. Uświadomiłam sobie, że tata tak bardzo lubił kałduny, a tu teraz wszystkich świętych i wiesz... Ja muszę ci coś powiedzieć, ciociu. Nagle odechciało mi się odgrywania na cmentarzu podstępnej scenki mającej na celu skruszenie matyldy i doprowadzenie do wyznania całej prawdy o moim ojcu. Nic nie musisz, Magduś, ciotka spojrzała na mnie dobrotliwie. Ja rozumiem, że ty przecież nie chciałeś zrobić mnie na złość. No to wszystko nerwy, ale to minie, poklepała mnie po ręce. Zobaczysz, ku wiośnie już śladu po twoich zmartwieniach nie będzie. Ale ja muszę ci powiedzieć, że ja już wiem. Y, zbierajmy się stąd. E, Oleg podjechał. Ciotka poprawiła firankę w oknie i złapała za karton ze zniczami. Y, ty weź te wianki, a Olek poniesie te dwa największe lampiony. Podreptałam za nią posłusznie, ze stertą stroików w rękach. A zapałek nie zapomnij! Krzyknęła, dobiegając do furtki. O zapałkach Magdalenie przypomni? Poleciła wchodzącemu na podwórko Olkowi. Witam, łaskawą panią. Oleg skłonił się ciotce w przejściu. Bez obawy, madam, ja mam i zapałki, i zapalniczkę. Co ty taka bez humoru? spytał, odbierając ode mnie kłujące naręcza. Przeciwnie, burknęłam pod nosem. Tryskam radością. Jak w święto zmarłych przystało. A, a sorry, nie pomyślałem. Oleg zmieszał się trochę. E, w domu są jeszcze lampiony, czekaj, pomogę ci. Odebrałam mu z powrotem stroiki, kiedy otwierał bagażnik a to już ja się po nie zawrócę, zamknąć chałupę przecież trzeba, zaoferowała się ciotka. Wspieraj mnie na tym cmentarzu jakoś, mam z ciotką do pogadania, szepnęłam do Olka, no chyba, że nie będzie chciała przy tobie mówić, to wtedy oddalisz się na chwilę, dobra? No, dobra, powiedział tylko, bo Matylda zdążyła wrócić już z lampionami. Jakoś tak się złożyło, że nigdy dotąd jeszcze na Rompalskim cmentarzu nie byłam. Szłam teraz za ciotką brukowaną alejką i usiłowałam odczytywać po drodze nazwiska zmarłych, daty urodzenia i śmierci O tam! Ciotka wskazała na okazały lastrykowy nagrobek, a mnie serce zaczęło podchodzić do gardła To nasz rodzinny grobowiec Na początek zaczęłam udawać, że się modlę, nie mając odwagi podnieść głowy i spojrzeć na wyryte na nim napisy No, Magduś, trąciła mnie w końcu Matylda Uż, że w końcu te zniczę. No. Modlić się będziesz potem. Świeczki trzeba zapalić. Właściwie spodziewałam się tego, co tu ujrzę. Jednak w obliczu realnej konfrontacji z domniemaniami, mój organizm rzucił mną brutalnie na pobliską ławeczkę. Edward Gomora, urodzony 12 marca 1947 roku, zmarł 22 grudnia 1992 roku. Zmarł śmiercią tragiczną. Czytałam coraz słabiej, odczuwając łączność z otaczającym mnie światem. Magda, Magda, co ci jest? Potrząsnął mną Olek, a ciotka polewała moją twarz wodą zaczerpniętą z nagrobnego wazonu. Już! Niech pani już nie leje, otwiera oczy! Usłyszałam całkiem wyraźnie. Nie wiedziałem, że byłaś tak bardzo związana z ojcem. Olek kucał przede mną i pocierał dłonią mój policzek. Przykro mi. Nadal jestem, bo... Mój ojciec żyje spojrzałam na Matyldę. Powiedz mi, ciociu, jakim cudem zdołaliście załatwić mu fałszywy pogrzeb? Pochowaliście tu pustą trumnę, czy jakiegoś obcego nieboszczyka? Matylda usiadła wolno obok mnie i zwiesiła bezradnie ręce. Oleg patrzył, zdumiony na przemian, na mnie i na ciotkę, która międliła w ustach jakieś niewypowiedziane słowa.-To on tak kazał. Skinęła wreszcie głową w stronę czarnej, błyszczącej tabliczki. Twój ojciec, szukała odpowiednich słów. Zachorował. Nagle, kiedy wrócił od ciebie, zaczął mówić od rzeczy i zachowywać się jak pomylony. Doktora mu przywiozła, leki wykupiłam, ale on brać ich nie chciał. Wreszcie do szpitala go skierował i tam my pojechali taksówką po nocy, żeby nikt go nie widział. Ale to on tak życzył sobie. Kiedy chwilami normalny rozum miał, zaprzysiągł mnie pod krzyżem. Że tę jego chorobę w tajemnicy zachowam do śmierci. Ciotka spojrzała na mnie, jakby chciała wyczytać z moich oczu, czy wierzę jej słowom. Zdawała sobie sprawę, jak bardzo niewiarygodne jest to, co mówi. W tym szpitalu, mówiła dalej Edward, zdecydował zostać na stałe. Jeździłam do niego często, odwiedzałam, namawiałam, żeby wrócił do domu, ale on mnie któregoś razu powiedział. Ciotce łamał się głos. Że to ja przyczyniłam się do jego wariactwa i że jak będzie codziennie mnie oglądać, to jeszcze bardziej mu się pogorszy. Kazał mi się pochować i zapomnieć o sobie. Ja, ja przysięgłam. Przy, przysięgłam, Magduś. A tu, Matelda wskazała drżącą ręką na nagrobek, to nikt pochowany nie jest. Pogrzebu żadnego też nie było. I no, głos znowu zaczął wiąznąć jej w krtani. Ludziom my powiedzieli, że była ekshumacja zrobiona, że niby w Krakowie najsam pierw pochowany był. Wierzyłam ciotce. Wierzyłam i nie miałam ani cienia wątpliwości, ona nie wiedziała przecież, że rozmawiałam z ojcem. Obie te wersje pokrywały się ze sobą dość spójnie, a poza tym to wszystko było takie podobne do ojca. Poważanie ludzkie. Przecież tylko o to chodziło. Ktoś, kto postradał zmysły, musiał utracić także ludzki szacunek. Spojrzałam na stryjne. Zdawała się teraz jeszcze bardziej krucha niż zwykle. Z oczami utkwionymi w ziemię i głową wtuloną w ramiona czekała teraz na mój werdykt, gotowa dobrowolnie poddać się karze. Objęłam ją mocno, bez słowa. Zapal te wszystkie znicze. Zwróciłam się do Olka. Dla ojca postaw ten czerwony, największy. Skoro sobie tego życzył, to niech już tak zostanie. Powiedziałam cicho. A my... Zwróciłam się do ciotki. Będziemy żyły dalej, razem. Wszystko jest dobrze, Ciociu. Wszystko dobrze. Chwyciłam ją za rękę. A ty skąd, Magduś, dowiedziałaś się? spytała, nie podnosząc na mnie oczu. Byłam u niego. Widziałaś, Edwarda? Byłaś tam, ale jak? Kiedy? Jak byłaś w tej świętej lipce przyszedł list, a właściwie zaproszenie. Myślałam i myślałam. Zastanawiałam się, któż tam z naszej rodziny może być w tym ośrodku. No i w końcu pojechałam tam. A to, powiedziała ciotka, na festyn pewnie. Ja też tam jeżdżę co roku, chociaż Edward mi zakazał. Nie odzywa się nigdy do mnie ani słowem, a ja opowiadam mu wszystko, co we wsi słychać, kto pomarł, kto się pożenił. Mówił coś do ciebie? Mówił, a właściwie zawahałam się. Gadał od rzeczy. Chwilami był jakby bardziej świadomy, ale najczęściej w ogóle go nie rozumiałam. Poznał mnie od razu. Ucieszył się chyba nawet, ale sam się bardzo zmienił. Wychudł, bardzo postarzał się. Powinnam ci była powiedzieć. A tam, ciotka machnęła ręką. Może to ja powinnam była powiedzieć tobie. Przepraszam, ciociu. Za wszystko za te moje głupie i bezpodstawne żale za te lata zawziętego milczenia. Przecież to wszystko inaczej mogło być i z Tobą, i ze mną. Nie mów tak, Magduś. Nie ma co wyszukiwać, kto, kogo, za co przepraszać powinien. To teraz nieważne wszystko. A najmniej ważne jest przepraszanie. Żyć trzeba i patrzeć przed siebie. Ciotka uśmiechnęła się do mnie i wolno wstała z ławeczki. Poczułam się w tym momencie o wiele lżejsza i silniejsza. Rozejrzałam się dookoła, ale nigdzie nie mogłam dostrzec Olka. On pewnie na groby dziadków poszedł. Powiedziała stryjna, widząc, że szukam go wzrokiem. To tam, na dole, przy starym cmentarzu. Możemy się przejść wolno w tamtą stronę. Pewnie go spotkamy. Stara część rąbalskiego cmentarza znajdowała się niedaleko bramy wejściowej. Jednak na tyle na uboczu, że wchodząc tu, nie zauważyłam tych chylących się w większości kamiennych nagrobków. Niektóre z nich ozdabiały sporych rozmiarów rzeźby wykonane z piaskowca, przedstawiające głównie anioły postać Matki Boskiej lub Jezusa na krzyżu. Przed jednym z takich nagrobków stał Olek. Podeszłam do niego cicho i dotknęłam jego ramienia. Tu leżą moi dziadkowie ze strony matki Kornelia i Antoni Piątkowie. Niewiele już da się odczytać, wskazał ręką na niewyraźny wyryty w kamieniu napis. Dawno zmarli? Spytałam. No, ja ich w każdym razie nie pamiętam, powiedziała Matylda, chyba jeszcze przed moim urodzeniem. Tak, oboje zmarli jeszcze w czasie wojny. Mama miała wtedy dziesięć lat. Oboje? zapytałam. To znaczy, zginęli jakoś tragicznie, czy tak? Nie, no, normalnie zmarli w tym samym roku. Olek spojrzał na mnie z uśmiechem. Czasem tak się zdarza, podobno, kiedy ludzie bardzo się kochają. Kiedy jedno odchodzi, drugie idzie za nim. Mm, to piękne. Chciałabym tak bardzo kogoś kochać aż po grób. Westchnęłam w natchnieniu. No, ja też bym chciał, żebyś kogoś tak bardzo kochała. Szepnął mi do ucha. A, a co wtedy, jak cię śmierć nie zabierze razem z ukochanym? spytała ze smutkiem Matylda. Nie wiem, odpowiedziała nieco zbita z tropu. To znaczy, że nie kochałam wystarczająco mocno? I ja nie wiem, powiedziała ciotka. Albo że miałaś tutaj coś jeszcze do zrobienia? Chciałabym obejrzeć te wszystkie stare groby. Możemy przejść się tutaj trochę? spytałam. Zawsze lubiłam spacerować po takich starych cmentarzach, obliczać wiek, w którym zmarli i odeszli ze świata, oglądać nagrobne fotografie, wyobrażać sobie, jak żyli i kim byli. Poza tym ciągle szukałam pewnego grobu, który przyśnił mi się dwukrotnie jeszcze w Krakowie. Pamiętam z detalami, jak wyglądał i gdzie był położony. Sen jednak nie mówił, na którym cmentarzu. Nigdy dotąd nie spotkałam takiego, który by w stu procentach mu odpowiadał. Nie traktowałam nawet tych moich przeszukiwań specjalnie serio, raczej jako swego rodzaju grę, by nie rzec zabawę. W odpowiedzi na moją propozycję ciotka i Olek ruszyli wolno ścieżką w górę cmentarza. Tam wyżej pochowani są niewierni, samobójcy i dzieci, co pomarły bez chrztu. Matylda wskazała ręką na miejsce pod murem. Tych grobów nikt już nie odwiedza. Właściwie to już dawno mogło być przekopane, ale tu nikt nie chce swoich chować. O, tu leży nawet ksiądz, powiesił się zaraz po wojnie. Mówią, że wydawał Niemcom żydów i sumienie go do samobójstwa pchnęło. A a tu, opowiadała dalej ciotka, pochowana jest cała rodzina. Nie wiem jak to tam było, ale jakaś wielka tragedia podobną. Sami się pozabijali, czy ktoś ich zabił. A tam? Weszłam ciotce w pół zdania, bo zaintrygował mnie niewielki skromny nagrobek w samym załamaniu kamiennego ogrodzenia. Tam kto jest pochowany ciociu? A tego to ja nie wiem, dziecko. Powiedziała, kiedy podeszliśmy wszyscy do wskazanego przeze mnie miejsca. Może coś się będzie dało przeczytać? Oleg chwyciłam go za rękę. Ja wiem kto tu leży. Kto? M muszę Usiłowałam zebrać goniące mi po głowie myśli i mętne wspomnienia z moich snów. Zaczekaj chwilę. To właśnie był ten grób. Nie miałam co do tego żadnych wątpliwości. Przerażała mnie jedynie myśl, która z coraz większą pewnością sadowiła się we mnie. No, więc kto tu jest? Pochowany? Ponaglił mnie olek półgłosem. Ja. Ciotka oddaliła się od nas dyskretnie, biorąc widać nasze szeptanie za deklaracje miłosne. Magda. Olek spojrzał na mnie niepewnie. Teraz to już raczej przesadzasz. Nie no, ja wierzę w twoje zdanie. No, sam widziałem, jak potwierdzają się twoje wizje, ale no teraz to sam już nie wiem, co o tym myśleć. To nie myśl nic. Nie wymagam od ciebie, żebyś mi wierzył. Obiecałeś mi, że nie stracisz do mnie cierpliwości i tylko tyle bym od ciebie chciała. Po prostu bądź przy mnie. Chwyciłam go mocno pod ramię, by nie sprawić wrażenia, że zrobi mu w tej chwili wyrzuty. Olek oddał mi uścisk, a potem schylił się i zaczął szukać napisów. Może wiesz, co tu powinno być napisane? Zapytał dotykając tablicy opuszkami palców. Nie, tym razem nie wiem. Rzecz w tym, że pojęcia nie mam. Kraft. Odczytywał wolno. Paola chyba, albo nie, 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 nie Paola. Nie ma l. Imię zaczyna się na P. Nie, nie wiem. Są tam daty? Jakieś piątki. Olek pomagał sobie palcami. W dacie urodzenia i w dacie śmierci. Wyraźny jest tylko miesiąc, wrzesień. W każdym razie rok urodzenia kończy się piątką. To może być piętnaście albo dwadzieścia W dacie śmierci piątka jest przedostatnia, może być. Pięćdziesiąt osiem, sześć albo równie, y, równa pięćdziesiąt. Mówi ci to coś? Zapytał, stając z klęczek Nie, nie, nic. Skąd wiesz w takim razie? Dlaczego myślisz, że... Właśnie. Wiem, to jest... Dobre słowo. Ja nie myślę, Oleg, ja to wiem. Nie wiem skąd. Mam taką pewność. Ona jest we mnie. Taką. Jak to, że słońce świeci na niebie? Nie umiałam mu tego wytłumaczyć. Po prostu. nagle opanowało mnie przeświadczenie, że ten bez przepychu zwieńczony nagrobek należy do mnie. Nie wiem, kim byłam i jak wyglądałam. Zamknęłam oczy, licząc na to, że pojawi się jakaś. Wizja. Wsłuchiwałam się w siebie coraz bardziej i bardziej i nic. Nie miałam żadnego emocjonalnego stosunku do tego czegokolwiek, co spoczywało w tej mogile. Nic. Po prostu pustka. Chodźmy stąd poprosiłam. Nic nie mów dodałam, widząc, że Olek chce coś powiedzieć. Nic na ten temat, w każdym razie w ogóle. Dogoniliśmy, idącą wolno w stronę bramy, ciotkę. Każde z nas szło w milczeniu, przerzucając w myślach swoje własne obrazki. Dopiero w samochodzie Olek zapytał: Jutro jesteśmy umówieni na przejażdżkę, pamiętasz? A, tak. Przypomniałam sobie, że mieliśmy w zaduszki pojechać jeszcze raz do tego zrujnowanego pałacu Dobrze, możemy jechać zgodziłam się, choć już. Nie miałam na to szczególnej ochoty. Te wszystkie para historie, które coraz częściej spadały na mnie jak grom z jasnego nieba, zaczynały mnie męczyć, ale przede wszystkim zaczynały mocno bruździć w moim życiu. Od przyjazdu do rąpałek minął już ponad miesiąc. Powinnam czuć się coraz bardziej wypoczęta, smakować daną mi przez Fryderyka wolność y lub uwikłać się w kolejną zależność damsko męską Zawsze jednak dokładnie wtedy, kiedy pojawiała się nadzieja, że wreszcie zyskam coś tylko dla siebie, wyciągały ku mnie pazury senne koszmary lub z na jawie, jakby chciały utrzymać mnie w świadomości, że moje potrzeby zupełnie się tu nie liczą. Jeśli panie pozwolą, dzisiaj ja zapraszam na obiad do Rompłowianki. Mhm. Oleg zwrócił się bardziej do ciotki niż do mnie. Nie będą to co prawda żadne lokalne pyszności, ale coś tam może znajdzie się w karcie godnego waszej uwagi. Stryjna spojrzała na mnie pytająco. A ja tam nie wiem, czy nam uchodzi po lokalach stołować się? My nie turystki! Jak Ciocia chce. Uchodzić to uchodzi, ale ja nie jestem głodna. Jakoś tak się czuję niewyraźnie, chociaż mogę wam towarzyszyć, jeśli chcecie. Ciotka spojrzała na mnie zaniepokojona. To w takim razie wieś nas do domu, zarządziła. Do zjedzenia też coś się znajdzie. Wczorajszego bigosu odgrzeje. Hmm, jeśli o mnie chodzi. Powiedział Oleg, zajeżdżając pod samą furtkę. Dam paniom odpocząć na dziś od siebie. Spojrzał na mnie uważnie. W porządku? W porządku, dzięki za wszystko. A zajedź jutro do nas, dodała ciotka. Już ja się Magdą zajmę, zaraz uszykuję jej herbaty z miodem i będziecie mogli się wybrać, gdzie tam planujecie. Choćby na cały dzień. Zaraz po wejściu do domu, nie zdejmując nawet palta, ciotka nastawiła czajnik. W chwilę potem, wyposażona w kubek parującej herbaty z jej tylko wiadomymi domieszkami, wgramoliłam się do łóżka. Nie chciałam zostawiać ciotki samej po tych dzisiejszych wrażeniach. Nie miałam jednak kompletnie siły na cokolwiek. Od stóp aż po szyję czułam narastające dreszcze. Oczy łzawiły mi i piekły jak przy gorączce. Dwie godzinki. Mruczałam do siebie. Zlegnę tak sobie na dwie godzinki, a potem posiedzę z tobą, ciociu. Hm? Obiecywałam w myślach. Obudziłam się silna i zdrowa. Spojrzałam w okno, nawet jeszcze nie zmierzchało. Genialna ta mikstura ciotki, pomyślałam, czując, że jestem głodna jak prosie. Ciocia powinna to na receptę sprzedawać, wtargnęłam z impetem do kuchni. A, a, a co ty tu robisz? Ze zdumieniem spojrzałam na siedzącego przy stole olka. Natychmiast też wycofałam z kuchni obleczone w koszulę nocną ciało, w drzwiach pozostawiając jedynie rozczochraną głowę. Jak to co? spytał rozbawiony. Umawialiśmy się przecież! A i owszem, umawialiśmy się na jutro. Hmm, jeśli o mnie chodzi, to na dziś. Choć z twojej wczorajszej perspektywy może ono jeszcze nie nadeszło. Spojrzałam na stojący na lodówce budzik. Wskazywał godzinę pierwszą. No i nie była to bynajmniej pierwsza w nocy. Ale numer! spojrzałam z niedowierzeniem na ciotkę. To ja tak długo spałam? Całą dobę? Czemu mnie ciocia nie obudziła? Raz chociaż należało ci się pospać porządnie, a zresztą, dodała, krojąc chleb, sen na wszystko najlepszy. Teraz szybko zjedz i się ubierz. Olek czeka już ze dwie godziny. Już mu nawet ciężko udawać, że mu się tu moje towarzystwo podoba, mrugnęła do mnie. No co też pani opowiada? Mitygował się Olek. Wspominaliśmy sobie dawne czasy. Doszliśmy raptem do tego, jak stary Leszczuk całą noc wygódki po ogrodzie szukał, co mu ją dla kawału Jędrek Jędrzejek rozebrał. A było na nas, pamiętasz? No, nie raz, żeśmy za Jędrka pokutę odbyli. Z cioci to kiepski śledczy był, krzyknęłam zza drzwi, wciągając dżinsy na tyłek. A pamięta ciocia, jak ktoś kota Maryśce Wolikowej na różowo ufarbował? Spytałam, wchodząc do kuchni. Też było na nas. A wie ciocia, kto to zrobił? Też Jędrzejek? – A nie! – nigdy by ciocia nie zgadła. – Dziadek Małyśki, stary wolik! – zdradziłam, w końcu łykając w całości kanapkę. – Dziadek Maryśki, stary wolik! – przetłumaczył Olek. – A wiecie wy może detektywy, kto listonoszowi motorower w stawu utopił? – spojrzeliśmy z Olkiem po sobie zdziwieni. To był właściwie jedyny wygłup, o który ciotka nigdy nas nie oskarżyła i jedyny którego sprawca pozostał nam nieznany do dzisiaj. Nie, a pani wie? A no wiem, powiedziała ciotka ze śmiechem. No to niechże ciocia powie, domagałam się ciekawie. Sami zgadnijcie, droczyła się. Pewnie któryś z moich braci, zaproponował Olek. O kurde, wymknęło mi się patrząc na stryjnę. O kurde, wypsnęło mi się ponownie. Ciocia? Ciocia to zrobiła czy tak? A ja. Żeby pijanica jeden krzywdy sobie albo i komu innemu tym komarkiem nie zrobił, a na piechotę to on mógł sobie pić do woli. Wiele sobie nie wyrządził, jak się z nóg uwalił do rowu. To ci numer? Wykrzyknął Olek, patrząc z fascynacją na ciotkę. Ta nas pani pobiła na głowę. W życiu bym nie przypuszczała, dorzuciłam w tonie uznania. A nie gryzło cię potem sumienie, że listonoszowi strat na mieniu przyczyniła? W Pierwszej chwili to i trochę gryzło, a potem, jak ja życie jego albo cudze naprzeciw tej maszynie postawiłam, to przestało. A może ciocia pojedzie z nami? Spytałam, wstając od stołu. Pogawędzimy sobie po drodze, powspominamy. Nie, 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 jedźcie sami. Nie. Ja do kościoła przejdę się na trzecią, a potem zakupów jakichś zrobię. Jedźcie, jedźcie, bawcie się dobrze. Niemal przez całą drogę wahałam się, czy nie poprosić Olka, żeby zawrócił. Miałam ogromną ochotę spędzić dzisiejsze popołudnie całkiem inaczej, gdzieś wśród ludzi, w jakimś sympatycznym, gwarnym miejscu, coś jednak jakby mnie blokowało. Za każdym razem, kiedy otwierałam usta, żeby mu o tym powiedzieć, w ostatniej chwili zmieniałam zamiar i mówiłam coś zupełnie innego. A to zagajałam o pogodzie, a to znów wracałam do wspólnych ekscesów z dzieciństwa. Sztuczny luz prowadzonego przez nas dialogu dawał się wyczuć na kilometr. Olek też zresztą nie potrącał o sedno sprawy, choć sprawiał wrażenie, jakby chciał tam pojechać bardziej niż ja. Kiedy zatrzymał samochód, bez słowa przeszliśmy przez metalową bramę i ruszyliśmy w stronę pałacu. Z każdą chwilą moje kroki stawały się coraz bardziej miarowe i coraz bardziej zdeterminowane. W pewnym momencie wyprzedziłam Olka i zdecydowanie skierowałam się ku szerokim, zmurszałym schodom. Wbiegłam na nie swobodnie i przeszłam przez ogromny, pusty hol. Gołe, odrapane z tynków ściany i szczątkowy parkiet na podłodze wywarły na mnie bardzo przykre wrażenie. Weszłam na szerokie, drewniane schody prowadzące do czegoś w rodzaju galeryjki umieszczonej na półpiętrze i skręciłam na prawo, w stronę wysokich, dwuskrzydłowych drzwi. Szybkim krokiem przemierzyłam cztery ogromne, puste sale i znalazłam się u wejścia do wąskiego, ciemnego korytarza. Kolejny odcinek pokonywałam po omacku, by po chwili bezbłędnie trafić na pierwszy stopień następnych schodów. W miarę wspinania się w górę robiło się coraz jaśniej. U szczytu schodów znajdowało się niewielkie mansardowe okno bez szyb. Znajdowałam się teraz na poddaszu. Było tu troje dość niskich drzwi, z których bez wahania wybrałam te z lewej strony. Oślepił mnie nagle snop jasnego światła padającego nie tyle z okien, co z licznych dziur w dachu. Niewielki pokoik o ukośnym suficie był zupełnie pusty. Dla mnie nie miało to żadnego znaczenia. Podeszłam do rogu i włożyłam dłoń w wąską szparę pomiędzy listwą podłogową a ścianą. Nie wyczułam pod palcami niczego. Zmurszałe drewno dawało jednak szansę na łatwe powiększenie szczeliny. Rozejrzałam się dookoła, ale nie znalazłam niczego, co mogłoby mi posłużyć za odpowiednie narzędzie. Zupełnie bez użycia jakiejkolwiek kalkulacji zzułam z nogi skórkowego bodka i włożyłam w otwór, podkuty metalowym flekiem obcas. Szarpnęłam tylko jeden raz, kiedy spory kawałek listwy odskoczył z chrzęstem, dość znacznie powiększając dziurę w podłodze. Bez trudu wsunęłam w nią całą rękę i wyjęłam drobny, błyszczący przedmiot. Było to pięknie oszlifowane rubinowe serduszko na cieniutkim, złotym łańcuszku. Ledwie zdążyłam rzucić na nie okiem, kiedy w drzwiach ukazał się Olek. Tu jesteś, ucieszył się. Nie mogłem cię dogonić, a potem zginęłaś mi gdzieś w tych labiryntach. Zwiedzam wszystko po kolei. Poinformowałam go, chowając ukradkiem naszyjnik do kieszeni. But mi utkwił w podłodze, wyjaśniłam widząc, że przygląda się mojej bosej stopie. Jak? Zapytał, podając mi rękę. I jak możemy już iść. Uśmiechnęłam się do niego. Zmierzając do wyjścia, Olek rzucał mi podejrzliwe spojrzenia, jakby domyślał się, że coś przed nim taje. Ściskałam mocno ukryte w kieszeniach kurtki znalezisko i postanowiłam nie zastanawiać się na jego temat. Uznałam, że jeżeli zacznę podobne zjawiska traktować jak oczywiste, zwyczajne wydarzenia, będą musiały w końcu rozwiązać się same. Skoro jakieś nadprzyrodzone siły wymagają w nich mojego udziału, to ja na tymże udziale poprzestanę. Ta odkrywcza myśl tchnęła we mnie nieco optymizmu, w przypływie którego uszczypnęłam Olka w rękę. No co jest? Spytałam. Rozmowny jesteś jak wieloletni mąż. I z wicewersją, odparł Olek. Podrzuć mnie jakiś temat w takim razie. Powinniśmy się zacząć dorabiać jakichś nowych wspólnych tematów, bo te z dzieciństwa wyczerpały nam się akurat dzisiaj. Z tego wniosek, że aby mieć jakieś wspólne tematy, to najpierw trzeba mieć jakieś wspólne, ekscytujące przeżycia. Co masz na myśli? Spytałam z obawą. A, nie, moja droga. Chyba właściwie rozszyfrował moją minę. Na myśli to ja mam na przykład razem obejrzany film. A co ty sobie wyobraziłaś? Lepiej się mnie zapytaj, na co ja miałam nadzieję, że ty nie. Na co? Na to, co ty myślałeś, że ja przypuszczam. Olek nagle przystanął na środku alejki i wbiwszy oczy w niebo, przez chwilę poruszał bezdźwięcznie ustami. Aha, powiedział po chwili, rozumiem. Mogę wiedzieć tak przy okazji, skąd takie pochopne domniemanie pod moim adresem? A no tak, gmatwałam się w tłumaczeniach, asekuracyjnie. No bo skoro już przy tym jesteśmy, to raz, a porządnie wyjaśnię ci, że masz do czynienia z kobietą, że tak powiem, mało elastyczną pod pewnymi względami. Rzekłabym nawet oporną. Mówię ci to, zakończyłam szybko, odwracając się do niego tyłem, zanim zrobisz cokolwiek, po czym zwyczajowo wale w pysk. Pojechałam na skróty i odetchnęłam z ulgą. Naprawdę, mówisz serio? Ucieszył się idiotycznie Oleg. A w każdym razie. spojrzał gdzieś ponad moją głową. A w każdym razie, kobieta z kozą przynosi szczęście. Dokończył bez sensu. W tym momencie spostrzegłam starszą babinę, pasącą wychudłą szarą kozę na pałacowych chwastach. Kobieta wyraźnie zmierzała w naszą stronę. Skąd wiesz? spytałam. Bo nigdy nie słyszałem, że przynosi pecha. Co państwo tam robiło? spytała kobieta, podchodząc bliżej. W tym pałacu? Może wy właściciele jacy? Na jej twarzy wyraźnie malował się niepokój. E, oglądaliśmy sobie tylko, odpowiedział jej Olek. Nic więcej. A pani, pani tu pilnuje? Ja tu mieszkam. Póki co. W pałacu? Zapytałam zdziwiona, bo nie spotkałam wewnątrz żadnych śladów życia. Tam z tyłu w przybudówce. Kobieta skinęła głową w stronę parku. A wy to na pewno? Nie spadkobierce jakie? Przyglądała mi się niównie. Nie, proszę się nie obawiać. Tak tylko z ciekawości sobie oglądamy. Starałam się ją uspokoić. Zastanawiamy się, kto tu kiedyś mieszkał, jak żył i takie tam, rozumie pani? A, turysty. Spytała z ulgą. No, to akurat to ja wam powiedzieć mogę. Urodziłam się tutaj, w tej przybudówce. Kiedy państwa z pałacu pognali, miałam siedem lat. To było w czterdziestym Kim byli ci państwo? zapytałam. Niby że Niemcy to byli, chociaż ja tam nie wiem, bo normalnie po naszemu mówiły. Może dlatego tak na nich gadali, bo cały ród ich ryżawy był. Właściwie kobiety i no, bo to jaśnie pani i panienki miały takie ryże fryzury. A gdzie oni teraz są i kto ich właściwie wygnął z pałacu? Tego to nie wiem. Może sołdaty ruskie, a może nasze. Przyszli raz, kiedyś jacyś zaplombowali drzwi. Państwo spakowało się i ujechało niewidomo gdzie. Nam się nie tłumaczyli, ani ci, ani tamci. Panienka starsza to już mężatką była, to się ostała. Ona nie mieszkała już w pałacu, bo do męża poszła. E, piękna była oj, piękna, malowana. E, – Żyje jeszcze ona ta, ta panienka? Spytałam, obliczywszy, że panienka miałaby dziś jakieś osiemdziesiąt lat z okładem. A e, gdzie tam pani? Ona jakoś niedługo po ślubie zmarła, ze zgryzoty pomarła, tak mówili. Znaczy się z tęsknoty za rodziną, domyśliłam się. E, tam za rodziną, zdenerwowała się staruszka. Kiedy ona przez tą rodzinę wyklęta została? Przeklęta na cztery wiatry. Za co? Za co została przeklęta? Zapytał Olek. Albo bo panie, zakochała się nieboraczkę, nie w kim potrzeba. Takie to czasy dawniej były, moi drodzy. Ona, panna wysokiego urodzenia, on bieda z nędzą, a co najgorsza cygan. Z wędrownego tabora. Grał pięknie na skrzypkach naszej panience, a tańczył aż iskry leciały. Westchnęła staruszka. Od samej wiosny aż do zimy w kolorowych budach pod lasem mieszkali. I pani to wszystko pamięta? zapytał z powątpiewaniem Olek. Gdzie tam? Panienkę trochę ino pamiętam. Wszystko to od mojej matki wiem. Jak ją za mąż wydali, to ja miałam sześć lat. Widywałam ją czasami w ogrodzie. Mnie się wtedy zdawało, że to wróżka z bajki między drzewami chodzi. Taka śliczna była. No i co dalej było? Zapytałam. Jak się państwo o tym dowiedziało, to ją za mąż wydać szybko postanowiło. Ale się jej ten romans po okolicy rozszedł i nikt godny o rękę panienki ubiegać się nie chciał. Chłop się wtedy, majątny jakiś na i za tego chłopa ją dali. On się podobno złakomił na jej bogactwa A ona całkiem wydziedziczona była Jak się rozeznał, że tyle z niej będzie miał Co mu na sobie do chałupy wniosła To tak się wściekł, że życia ona przy nim nie miała Pomarła niedługo Taki to żywot hrabianki było, co Zakończyła opowieść kobieta zostaw nas same na minutkę Poprosiła Olka Chcę jeszcze o coś zapytać, ale sama Odszedł niechętnie, aczkolwiek posłusznie. Czy. czy. ta hrabianka? Z trudem dobierałam słowa. Miała na imię y, Rosie? E, Tak już właśnie. A skąd pani wie? Zaniepokoiła się znowu kobieta. Nie nie wiem. Czytałam gdzieś o tym. Skłamałam, ale nie jestem pewna, czy to ta, czy to ta sama. A czy ci państwo z pałacu nazywali się może K Kraft? A no tak. Państwo Kraft się nazywali. A gdzież to pani wyczytała o nich? W jakimś przewodniku turystycznym, chyba. A, a, a proszę mi jeszcze powiedzieć. W tym momencie zaczęło brakować mi już odwagi. Proszę mi powiedzieć, nabrałam tchu, uświadamiając sobie, że być może jest to jedyna okazja do skonfrontowania jawy ze snem. Czy, czy ta Rosja miała jakieś dziecko? Podobno miała. Z tym swoim mężem chłopem. Słyszałam, że mieli córeczkę. A ten cygan, co się z nim stało? Przyjeżdżał tu cały tabor co roku, jeszcze wiele, wiele lat potem. Cygany to nawet taką pieśń śpiewały. Tutaj ja czekał będę, gdzie serce me się smuci, gdzie kropla krwi mej spadnie, tam Rosi moja wróci. Gdzie księżyc srebrny zaklnę, włos mój z jej włosem splączę, gdziekolwiek Rosji moja znów się z nią tu połączę. Staruszka zanuciła na rzewną cygańską melodię. Ech, jemu na imię Gawo było, rzuciła jeszcze za mną, kiedy nie dziękując nawet za informację, ruszyłam przed siebie. Olek, zawołałam mnie swoim głosem. Masz może przy sobie jakieś drobne? Proszę, daj tej kobiecie, ja nie mam ze sobą portmonetki. Patrzyłam teraz na wracającego od kozie i pasterki Oliwiera i kontemplowałam jego zgrabną, sprężystą sylwetkę. Kruczo czarne włosy, czarne oczy i śniadą cerę. Czy to możliwe? Zapytałam sama siebie. Ja i Oliwier? Nie, to jakiś nonsens. Myślałam chociaż. Y dowiedziałeś się czegoś ciekawego? Zapytał, biorąc mnie pod rękę. Czy ja wiem, wysłuchałam jakiejś tutejszej ballady o wielkiej miłości, tych dwojga. Posiedzimy tu jeszcze trochę? Na tej starej ławce chcesz? Pewnie, że chcę. Sprawiasz wrażenie jakiejś takiej spokojniejszej. Stało się coś? Coś się wyjaśniło? Nie postanowiłam po prostu podchodzić do tego mniej emocjonalnie, stwierdziłam swobodnie. Doszłam do wniosku, że szarpanie się z tym wszystkim nic nie daje. Olek zgarnął z ławki grubą warstwę liści i dał mi pierwszeństwo w wyborze mojego kawałka. Usadowiłam się w niewielkim zagłębieniu przy samym środku. Podobnie jak poprzednio poczułam głęboki, niczym nieuzasadniony smutek. O czym myślisz? zapytałam Olka. Uznałam, że jeżeli kierunek mojego rozumowania jest słuszny, to i on powinien odczuwać w tym miejscu coś niezwykłego. O tobie. Odpowiedział bez wahania. No ale co konkretnie? Że mnie fascynujesz, że jesteś piękna, że miałem wielkie szczęście, bo wróciłaś do rąpałek, że łączę z twoim powrotem ogromne nadzieje. Wystarczy? Nie. Wierzysz w przeznaczenie? No tak ogólnie to wierzę. No, wierzę, że każdy ma do odegrania jakąś rolę na tym świecie, ale wierzę też w możliwości człowieka. No wiesz, że mimo wszystko wiele od nas zależy. Możesz mi powiedzieć, do czego właściwie zmierzasz? Zapytał. Wtedy będę mógł udzielić Ci bardziej konkretnej odpowiedzi. Chodzi Ci o nas? Załóżmy. Oleg westchnął, a na jego twarzy pojawił się wyraz dużego skupienia. Właściwie to mógłbym teraz uznać za wielce prawdopodobne, że jesteś mi przeznaczona powiedział po chwili. Na skutek rozmaitych symptomów coś tam nas pchało ku sobie już w dzieciństwie potem wyjechałaś, wyszłaś za mąż, ale wróciłaś jako wolna kobieta tak się złożyło, że ja do tej pory z nikim się nie związałem. To mogłoby wskazywać, że nasze drogi zeszły się nieprzypadkowo. Ale z drugiej strony, Oleg zamyślił się na moment. Co my z tym wszystkim zrobimy? To już nasza sprawa. Wybór należy do nas, tak uważam. To znaczy, nie wierzysz w przeznaczenie jako fatum? Drążyłam dalej ten temat. Czyli że jeśli człowiek w jakiś sposób wymknie się w przeznaczeniu, to i tak będzie musiał wypełnić swój los, choćby nawet umarł? Nie wierzę, roześmiał się Olek, nawet jeśli oczekujesz ode mnie innej odpowiedzi. Oczekujesz? Nie, nie, chcę tylko wiedzieć, co ty o tym myślisz. Ludzie różnie podchodzą do tych rzeczy. A powiedz mi jeszcze, chciałam zapytać, czy to prawda, że jego rodzina ma cygańskie pochodzenie, ale w tym samym momencie zrezygnowałam i umilkłam. Te informacje postanowiłam wyciągnąć od ciotki, tak? Wracamy? Tylko tyle przyszło mi do głowy. Dobrze. Olek mocno uścisnął moją rękę, jak tylko powiesz, o co naprawdę chciałaś zapytać. Czy nie znudziły ci się jeszcze te moje dziwactwa? Wymanewrowałam szybko. Nie wiem, ja zdaję sobie sprawę, że wam dla ciebie uciążliwa chwilami, a może nawet bardziej niż chwilami. Wiem, że czasem sprawiam wrażenie pomylone i wam nawet wyrzuty sumienia, że angażuję cię w to wszystko. Mówiłam dalej całkiem zgodnie z prawdą. Mm, no, coś ty, Magda, no przecież wiesz, że. Hm. Hecowy ze mnie facet i wszystko, co niezwykłe zawsze mnie pociągało Powiedziałam ci kiedyś, że na mnie możesz liczyć i nie zamierzam więcej tego powtarzać W porządku? Dobrze, że jesteś Przytuliłam się do niego Zaczekaj, zaczekaj na mnie, cierpliwie o, Zaczekam, Magda Tego możesz być pewna Oleg objął mnie ramieniem Trzymałam go za rękę i starałam się poczuć w niej coś znajomego, coś bliskiego Wierzyłam, że kiedyś przesiadywałam na tej ławce z kimś, z kim? Dotykałam w skupieniu szczupłych, ciepłych palców Olka, wierzchu jego dłoni, kostki na przegubie paznokci. Kiedy on najwyraźniej traktował moje gesty jak człon pieszczotę, ja badałam go jak świnkę morską. Zrobiło mi się głupio. Chodźmy stąd, powiedziałam, nie chcąc dalej stwarzać fałszywej sytuacji. Pójdziemy jeszcze dokądś? Może pozwolisz się zaprosić na kolację z kufelkiem piwa? Mm, pewnie powinnam, zawsze w końcu chodzimy tam, gdzie ja sobie życzę. Spojrzałam na niego niepewnie, ale chciałabym pobyć trochę z ciotką. Wiesz, zafundowałam jej wczoraj dość trudne przeżycia. A jutro? Jutro tak, z przyjemnością. Kiedy wróciłam do domu, Matylda jak zwykle krzątała się po kuchni. Miałam wrażenie, że dotąd nie miała dla kogo gotować i od mojego przyjazdu wręcz wyżywa się kulinarnie. Już od podwórka roznosił się smakowity zapach. Co tam ciocia za pychoty znowu szykuje? Spytałam, zaglądając jej przez ramię. A, dziś będzie kura pieczona z prawdziwkami. Kura? Rzuciłam się w stronę rondla. Chyba nie ta moja. A pewnie, że nie ta. Tamtej się nie zabije, toż ona mi ciebie do domu przywiozła. Roześmiała się ciotka. – O, ja jej w hołdzie za to nawet y, jej krewniaczek pożerać nie powinnam, ale – stwierdziłam nakładając sobie spory kawał na talerz – sama sobie winna, bo czemu tak apetycznie pachnie? Matylda zasiadła obok mnie przy stole nad znacznie skromniejszą porcyjką. – Ciociu, a to prawda, że Olek od Cyganów pochodzi? – zapytałam z mety w obawie, że potem mogę się rozmyślić. – Kiedyś tak po wsi się mówiło. – A, no, mówiło się. Ciotka spojrzała na mnie jakoś tak dziwnie. To by to nagle przeszkadzać zaczęło? Nie, ależ nie, skąd? Jak najszybciej starałam się wyprowadzić ją z błędu. No co też, ciocia? Tak tylko z ciekawości pytam. Ja tam nie wiem. Ludzie różne rzeczy opowiadają, a co jest prawdą, a co nie. To kto tam tego dojdzie? Czemu Olka samego nie spytasz? A temu, żeby on tak samo jak ciocia nie pomyślał myślałam, że wiesz. Nie wiem, a nawet jakby on był z Cyganów, to i co z tego? Mówisz, że tobie nie szkodzi. Nie no, nie szkodzi mi, tylko cioci kiedyś szkodziło. Już ci mówiłam, Magduś, że ja teraz inne myślenie mam. Mnie ono już na nic, ale może tobie albo i komu drugiemu się przyda. Mnie tam za jedno. Czy on cygan, czy japoniec, jak się tobie podoba, to na niczyje gadanie nie patrz. Nie mówię, że ty bez rozwagi postępować powinnaś, i no abyś serca swojego słuchać się odpowiednio umiała. Teraz mnie ciotka zaskoczyła. Dopiero co rozmawiałam z Olkiem na ten temat. Co to znaczy, Ciociu? zapytałam zaintrygowana. To znaczy, że serce czasem zwodzi człowieka, i wtedy trzeba dobrze patrzeć na różne znaki od losu. Wtedy się dowiesz, czy sercu i przeznaczeniu po drodze ze sobą, czy nie. Ale zresztą można i odwrotnie. Tymi znakami się kierować. A, serca pytać się, czy dobrze czynisz. Rozumiesz? Rozumiem, powiedziałam w zadumie. A jeżeli jedno z drugim nie gra, to trzeba szukać dalej, stwierdziła ciotka, zabierając mi pusty talerz z przednosa. Ta moja Matylda to mądra kobieta, pomyślałam. Dlaczego ja do tej pory tego nie wiedziałam? Chociaż ja też jestem mądra, a mój mąż nie spostrzegł tego przez dziesięć lat mieszkania pod wspólnym dachem. Nigdy nie słuchał tego, co miałam do powiedzenia. Podobnie chyba jak nikt nigdy nie słuchał ciotki. Dzisiaj wyjątkowo kładłam się do łóżka ochoczo i bez obawy przed nieproszonymi snami. Przeciwnie, postanowiłam rozmyślnie je sprowokować. W tym celu zamierzałam przeanalizować dokładnie wszystko, co do tej pory roiło mi się w moich koszmarach, w odniesieniu do zdobytych ostatnio informacji. No to mam rotałam do siebie, wygładzając poduszkę, zacznijmy od Rosji. Całkiem możliwe, że dziewczynka z moich snów była jej córką. Rosji zmarła. Jak mała, obliczałam w myślach, miała zaledwie kilka lat. Nie potrafiłam dokładnie ustalić ile, ale odejście matki tłumaczyłoby jej wieczny płacz. Facet, który znęcał się nad Rosji w moim śnie, to w takim razie jej mąż, ten zamożny chłop, co to liczył na jej majątek. Do tego małżeństwa została zmuszona przez rodzinę, na skutek pochańbienia się z cyganem. Dziecko jednak było chłopa. Kurczę, że też nie znam jakichś konkretnych dat. Pożałowałam teraz, że nie wypytałam kobiety z kozą bardziej szczegółowo. No ale nic to. Jeszcze mamy ten sen, co się dzieje w teatrze. Tam właśnie Rozji wyciągała rękę do cygana, ale nie była w stanie go dosięgnąć. A co tam robił w takim razie Fryderyk, Oleg i Matylda? Dlaczego oni wszyscy tak gorąco temu związkowi sekundowali? E, to już chyba zwykła senna konfabulacja. Doszłam do wniosku, nie mogąc ich do niczego dopasować. Rozji została pochowana na cmentarzu w rąpałkach. Snułam dalej swoje domysły. Najprawdopodobniej cygan swoją ogromną miłością i tęsknotą, a może jeszcze dodatkowo jakimiś gusłami, sprowadził ją z powrotem na ziemię. Gdyby urodziła się, jako ja, Magdalena Janisz, miałaby od razu powiązania z tymi okolicami. Cygan byłby teraz 80-letnim staruszkiem, zatem jest mała szansa na nawiązanie ze mną ponownego romansu. No, chyba rozważałam inną możliwość, że on też umarł, albo się powiesił, czy coś w tym rodzaju i urodził się ponownie jako Olek. No, już w dzieciństwie coś nas ku sobie pchało powiedział, i była to szczera prawda. Cokolwiek bym więc potem nie robiła, wychodziła za mąż lub przeciwnie, zamknęła się w klasztorze i tak musiałabym tu wrócić i wypełnić swoje przeznaczenie, czyli dokonać żywota po długim i szczęśliwym pożyciu w ramionach przypisanego mi przez los cygana. Cały czas czułam wyraźnie, że sposób mojego rozumowania jest słuszny. W momencie jednak, gdy dochodziłam do Olka, moja pewność znikała. Przecież to wszystko jest takie logiczne. Mówiłam sobie, według filozofii Matyldy ten trop był fałszywy, ponieważ nie potwierdzało go moje serce. Mimo całej najlogiczniejszej logiki nie potwierdzało. I kropka! A gdzie w tym wszystkim mieści się upiorna, gadająca studnia? Zaczęłam powątpiewać powoli w swój spryt. A gdzie się podział chłop i dziewczynka? To przecież byłaby. moja córka! Odkryłam nagle. Jeśli żyje. Jest z pewnością ładnych parę lat starsza ode mnie. Może jednak nie żyje? A jeżeli tak, to gdzie jest? Poczułam, że wszystko znowu zaczyna mi się wymykać. Zamknęłam oczy i ułożyłam się wygodnie. Czekałam. Drzwi od kuchni otwierały się wolno i bezszelestnie. Wejdź, powiedziałam szeptem, kimkolwiek jesteś. To ty, dziecko? Czekałam, wpatrując się w ciemną szczelinę, ale nikt się nie zjawiał. Kto tam? Zapytałem. No wchodźże, skoro już tu jesteś. Drzwi otworzyły się jeszcze szerzej i stanął w nich Fryderyk. Był blady i smutny, włosy miał w nieładzie, a jego jasna, skórkowa kurtka była mocno zabrudzona i miejscami podarta. Przez chwilę wydawało mi się, że to wcale nie sen. Owszem, to jest sen, Magdaleno, odpowiedział Fryderyk, choć o nic go nie pytałam. Co w takim razie robisz? W moim śnie. Przyszedłem, żeby pomóc ci rozwiązać twój problem. Chcesz rozwodu? Teraz? Po nocy? Zdziwiłam się z niesmakiem. Dla Fryderyka jego sprawy były zawsze najważniejsze i niecierpiące złoki. Nic nie rozumiesz, Magdaleno. Nie zrozumiesz, jeśli będziesz tak się kręcić w kółko. Chcesz przecież wiedzieć spojrzał na mnie smutno. A co ty masz z tym wszystkim wspólnego? Spytałam niemal agresywnie dużo. Fryderyk złapał się oburącz za głowę, a na jego twarzy pojawił się bolesny grymas. Pomyśl czasem i o mnie. Pójdę już, Magdaleno. Mówił urywanym głosem, pamiętaj. Zanim wyszedł z pokoju, podszedł do mojego łóżka i na chwilę położył dłoń na poduszce, tuż przy mojej głowie. Nie dotknął mnie jednak. Wyszedł bezszelestnie, tak jak wszedł, a zaraz za nim równie cicho zamknęły się drzwi. Ależ durnowaty miałam sen. Było moją pierwszą myślą po przebudzeniu. Koszmar, a jakże? Z moim koszmarnym małżonkiem w roli głównej. No cóż, pora chyba skapitulować. Przeciągnęłam się z chrzęstem. Poproszę dzisiaj Olka, żeby jednak rozejrzał się za jakąś wróżbitką. Lepszy byłby pewnie hipnotyzer, ale gdzie tu takiego znaleźć? Dumałam, zsuwając się z łóżka na kolana, by odmówić poranny pacierz. Zamknęłam oczy i oparłam czoło o poduszkę, aby lepiej skupić się na modlitwie. Po raz trzeci zaczynałam od słów, ojcze nasz, kiedy dotarło do mnie, że coś nie pozwala mi się skoncentrować. Wyraźnie czułam zapach wody kolońskiej Fryderyka. S -s Skąd ulicha? Zastanawiałam się, obwąchując poduszkę. Ten zapach! To niemo? Niuchałam dookoła. Niemożliwe przecież. O w mordę, kataryniarza! Zerwałam się na równe nogi. To sen! On w tym miejscu położył rękę! Nie mogłam tego zapachu pomylić z niczym innym. Fryderyk zawsze używał tej samej wody. Próbowałam mu nawet czasem sugerować, by zrobił sobie jakąś odmianę, ale on twierdził, że nie ma powodu zmieniać czegoś, co w zupełności mu odpowiada. Wstałam wolno z podłogi, czując pojawiającą się na całym ciele gęsią skórkę. Ciociu! krzyknęłam słabo. Ciociu! Tym razem mój głos spisał się jak należy. Stryjna natychmiast pojawiła się w progu. Fryderyk nie żyje! A cóż tobie się znowu roi, Magduś! Idź, ty dziecko, do jakiego lekarza! Choćby dziś! mówiła zatroskana. No to przecież tak nie może być! A Boże, mój, jaka ty blada jesteś? Dotknęła ręką mojego czoła. Nie, 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 nie Ciociu, żadnego lekarza! Nie, 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 nie! powtarzałam nerwowo. Muszę w końcu skombinować ładowarkę do tej cholernej komórki! Przetrząsnęła nerwowo torebkę. Jest! Wywaliłam wreszcie całą zawartość na podłogę. Jasne! Wyładowana na amen. Czego się spodziewałam właściwie? Ciotka z niepokojem obserwowała moje poczynania, miętosząc bezradnie w rękach mokrą ścierkę. Olek, on na pewno ma zawsze telefon przy sobie, jasna dupa. Nigdy go nie ma jak jest potrzebny! Wyklinałam coraz śmielej. W tym samym momencie usłyszałam stukanie w szybę i zobaczyłam za oknem jego roześmianą twarz. Ruszyłam biegiem w stronę drzwi. Ciotka podążyła za mną. Wchodź! krzyknęłam rozkazująco. Ale. Olek zrobił w moją stronę dwa kroki i przystanął. Nie wiem, czy powinienem. Panie dziś takie co W tym momencie uświadomiłam sobie, że obie z ciotką ciągle mamy na sobie stroje nocne. Matylda spowita w Barchany nadal ugniatała w dłoniach ścierkę, ja natomiast zaprezentowałam się Olkowi w bawełnianej piżamie w wielbłądy. Trudno, twój zmysł estetyczny będzie musiał to jakoś stolerować. Złapałam go za rękę i niemal siłą wciągnęłam do środka. Masz przy sobie telefon? Zapytałam, sadzając go w kuchni. Olek posłusznie wyjął z kieszeni srebrną motorolę i położył przede mną. Dzwoń, zarządziłam. – Zadzwoń proszę do mojego męża, dodałam łagodniej. Podam ci numer do jego biura. Chcę tylko sprawdzić, czy jest. Nie mogę zrobić tego sama, zaczęłam tłumaczyć się mętnie, bo muszę się tylko dowiedzieć, a potem ci wyjaśnię: potrzyj się najlepiej pod jakiegoś klienta, dobrze? Wybrałam numer i kiedy w słuchawce rozległ się sygnał, podałam ją Olkowi. Dzień dobry, czy ja mógłbym rozmawiać z panem prawnikiem? Zdaje się, że nie wiedział nawet, jak mój mąż się nazywa. Daj na głośno mówiący, szepnęłam. Mi przykro, pan radca jest dzisiaj nieobecny. Rozległo się z telefonu damskim głosem. Zapytaj, gdzie jest. A może mi pani powiedzieć, gdzie przebywa obecnie pan radca? Niestety nie jestem upoważniona do udzielania takiej informacji. Czy zechce pan może zostawić jakąś wiadomość? Przekażę panu mecenasowi, jak tylko wróci. Czy w takim razie mogę zapytać, kiedy mecenas wróci? Dorzucił z własnej inicjatywy. W poniedziałek szóstego przyjmuję codziennie od godziny dziewiątej. Spytaj, czy będzie na pewno, podpowiedziałam. – Proszę mi jeszcze powiedzieć, kontynuował niechętnie Oleg, czy pan radca będzie na pewno? W słuchawce dało się słyszeć niecierpliwe westchnienie. Tak, proszę pana, będzie z całą pewnością. Dziękuję, powiedział Olek i prędko się rozłączył. Zadowolona? zapytał. Nie wiem. Odpowiedziałam w zamyśleniu. Ciotka przyglądała mi się z zmarszczonych brwi, jedną ręką ściskając koszulę pod szyją, a drugą w okolicy kostek. Olek siedział spokojnie, licząc chyba na jakieś wyjaśnienia z mojej strony. Miałam sen, powiedziałam do nich obojga. Śniło mi się, że Fryderyk umarł. To znaczy. Śnił mi się żywy, ale przyszedł chyba jako nieboszczyk. Sprawiał wrażenie nieboszczyka. Poprawiłam się, był, był jakiś taki sfatygowany. Musiałam to sprawdzić. Ja myślę, że jakby on rzeczywiście umarł, to by cię o tym powiadomiono, powiedział Olek. Pod warunkiem, że ktokolwiek wie, gdzie mnie szukać. No przecież on wie. O, no, był tutaj własnoręcznie. dodała ciotka. No on tak, ale gdyby nie żył. Jak ta jego matka, taka ciekawska, jak mówisz. To już ona z niego wydobyła, gdzie jesteś. Całkiem logicznie wykoncypowała stryjna. No bo na pewno wiedziała, że wyjechałaś, nie ma dwóch zdań, no i ta sekretarka by nie mówiła, że będzie, jakby był nieżywy, no nie? Spojrzała na Olka, jakby szukając potwierdzenia dla swoich słów. O, pani Matylda ma rację, Magdaleno. Hej, potrząsnął mnie delikatnie za ramię. O, obudź się wreszcie, wszystko jest w porządku. Może napijemy się razem kawy? Zaproponował. Może najsam wpierw to my się ubierzmy, stwierdziła rzeczowo ciotka. Jasne, powiedziałam ze sztucznym entuzjazmem. Ja tymczasem nastawię wodę. Przy kawie postanowiłam podreperować atmosferę i już nie zawracać nikomu głowy swoim burzliwym życiem wewnętrznym. Przynajmniej do wieczora. Zanim poproszę Olka o poszukanie jakiejś wróżki.